Drodzy Państwo, jak widzicie, jeszcze gotowi są do wejścia na murawę obrońcy tytułu mistrzowskiego w rywalizacji ubiegłorocznej jeszcze w futbolowych jedenastkach. Oficjalnie najbardziej utytułowana drużyna juniorska w historii futbolu amerykańskiego w Polsce. Trzy mistrzostwa w rywalizacji 11-osobowej, dwa mistrzostwa. Przed nami ostatni akt tego weekendowego turnieju we Wrocławiu. Final Four Ligi Futbolu Amerykańskiego Juniorów w futbolu 9-osobowym. Panthers Wrocław Bielawa Owls już o godzinie 16. Gospodarze tego Final Four. Panthers Wrocław właśnie z flagą Polski wybiegają teraz na środek boiska. Starcie tytanów, starcie gladiatorów, starcie dwóch najbardziej utytułowanych drużyn w historii futbolu w Polsce, jeśli chodzi o rozgrywki juniorów. A na te grzmoty, a na tą fantastyczną walkę, na którą czekamy w czterech rundach, w czterech kwartach, zapraszają Dawid Pańczuszy oraz Piotr Bera. Oba zespoły bez większych problemów poradziły sobie. W półfinałach Bielawa wygrała z Toruń Angels 43-0, z kolei Panthers ograli Lowlanders Białystok 40-0, rewanżując się za przegrany finał seniorów. Panthers, chociaż trener Samel zawsze powtarza, że mecze seniorów nie mają kompletnie żadnego znaczenia z tym, co robi jako trener juniorów i czym jest drużyna juniorów. To prawda, jednak chciałbym też zwrócić uwagę na to, że te wyniki, mimo że tak podobne 40-0 i 43-0, wydaje mi się, że przyznasz mi rację, jeżeli powiem, że to były całkowicie inne mecze. To były dwa spotkania całkiem niepodobne do siebie. Moim zdaniem ten drugi mecz, ten mecz pomiędzy Lowlanders a Panthers Wrocław, był spotkaniem paradoksalnie jak najbardziej wyrównanym w tym turnieju. To prawda, był bardziej wyrównanym, ale jednocześnie wydaje mi się, że to był taki statement, takie hasło rzucone przez Panthers Wrocław, Bielawa, czekamy na Was, zwłaszcza ze strony formacji defensywnej. 5 wymuszonych strat po stronie Lowlanders Białystok, drużynie, która, jak już wiemy, zdobyła brązowy medal bez problemu, ogrywając w meczu o trzecie miejsce Toruń Angels. Owls z kolei też bez większych problemów pokonali Angels, ale tu już w tym meczu w ogóle za bardzo nie było o czym dyskutować. Po pierwszej kwarcie było 21-0, podczas gdy właśnie w tym meczu Wrocławia z Białymstokiem dopiero ten worek z punktami mocniej się rozwiązał w drugiej kwarcie. Tak, i dzisiaj mieliśmy też potwierdzenie tego faktu, że Lowlanders Białystok jednak nie pokazało pełni swojego potencjału we wczorajszym meczu. Przede wszystkim poprzez uruchomienie swojego running backa, który został wczoraj mocno powstrzymywany przez defensywę Panthers Wrocław pod przewodnictwem Kuby Witwickiego i Szymona Romanowskiego, trenowanej przez Mateusza Szeflera. I dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć, czy ta postawa będzie normą, czy też przypadkową okazją, która wydarzyła się tylko wczoraj. Na murawie są już też sowy. Spod gór Sowich, Bielawa oddalona około godzinę, może półtorej godziny jazdy autokarem od Wrocławia. No, sowy, które są nocnymi zwierzęciami, polują w nocy, a będziemy mieć tutaj Sunday Nightlights. Już zapalają się światła na stadionie olimpijskim i tak naprawdę już cała druga połowa będzie rozgrywana w zupełnych ciemnościach i tylko przy sztucznym świetle, więc kto wie, może to będzie ten czas, gdzie te sowy będą sobie szybować, latać nad panterami i próbować gdzieś tam atakować. Ciekawe, czy będzie miało to jakikolwiek wpływ, ponieważ drużyna Panthers Wrocław bardzo często trenuje właśnie na tym obiekcie, także przy sztucznym oświetleniu, więc zobaczymy, czy te treningi, czy te przygotowanie do tego spotkania będą miały jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi o przystosowanie się do tych warunków. Także, tak jak wspomniałeś, sowy same z siebie powinny być lepiej przystosowane do tego, aby grać w ciemnościach. Jednak wydaje mi się, że te treningi, które odbywały się tutaj na tym obiekcie pod okiem trenera coacha Samela, będą miały bardzo duże przełożenie na to, jak będą prezentować się zawodnicy tej drużyny. Oba zespoły
oraz obsada sędziowska już na murawie, czyli liderki trzymają rozłożone wielkie logo Ligi Futbolu Amerykańskiego. Na murawie pojawia się też prezes Ligi Marcin Wyszkowski. A już za chwilę usłyszymy hymn Polski podczas stulecia odzyskania niepodległości. W końcu dziś 11 listopada. Mazurek Dąbrowskiego, pieśń regionów polskich we Włoszech, pieśń patriotyczna z 1797 roku, a hymn Polski od 26 lutego 1927. No, pieśń, która przez lata zagrzewała Polaków do walki i wydaje mi się, że też zdecydowanie zagrzała tutaj i Panthers, i Owls, bo ja już nie mogę się naprawdę doczekać. Ostrzyłem sobie zęby na ten pojedynek już od momentu końca wczorajszych półfinałów. Tak, jest coś wyjątkowego w tym, gdzie można usłyszeć hymn. Tutaj widzimy skład Panthers Wrocław. Każdy z tych zawodników, Szymon Romanowski, aż po Cezarego Brzezichę, na pewno został zmotywowany. To jest coś wyjątkowego, mieć możliwość śpiewać hymn stojąc na murawie, stojąc na baczność. Również ci zawodnicy, których widzimy w tym momencie na ekranie, z pewnością są bardzo mocno zmotywowani. Teraz już kapitanowie obu drużyn zmierzają na środek boiska w celu rzutu monetą. W futbolu amerykańskim zawsze mamy czterech kapitanów, którzy uczestniczą podczas rzutu monetą. Oczywiście zawsze jest przybicie piątki, przywitanie się z sędziami. No jest to gra ostra dla twardych mężczyzn, momentami brutalna, ale zawsze no, z klasą sfer przed meczem możemy się przywitać, przybić piątkę i po meczu, jakikolwiek nie byłby to wynik, wszyscy ustawiają się w rządku na środku boiska i też dziękują sobie za sportową rywalizację. Tak, to zbijanie piątek jest istotną kwestią moim zdaniem, ponieważ pokazuje, że nawet po czterech kwartach kolizji w pełnej prędkości jesteśmy w stanie pokazać szacunek przeciwnikowi. Zaraz dowiemy się,
kto będzie wykopywał, kto będzie odbierał piłkę w tym spotkaniu jako pierwszy. Biela Wałos będą odbierać futbolówkę jako pierwsi, a to oznacza, że na początku pojawią się formacje specjalne. Panthers będą odkopywać i to oni będą bronić i już na początku mogą pokazać, kto tu rządzi. Tak, i wydaje mi się, że bardzo istotną kwestią będzie niepopełnienie tego błędu, co wczoraj, ponieważ mecz Panthers-Wrocław w dniu wczorajszym rozpoczął się od kick-offu, który wyleciał za linię boczną boiska, co oznacza flagę, żółtą flagę i rozpoczęcie akcji z 35 yarda, co jest bardzo dobrą pozycją startową, zwłaszcza dla takiej ofensywy jak Biela Wałos. Finaliści to zdecydowani dominatorzy tego sezonu, wygrali wszystkie 5 meczów przed tym finałem, po 4 w fazie zasadniczej i bez problemu w półfinale. Powiem więcej, no Panthers w 5 meczach do tego finału stracili 3 punkty, Biela Wałos 6. Tak, no i warto wspomnieć, że te 3 punkty to był field goal, także bardzo wspaniałe zagranie, które jest wręcz istotą, solą futbolu amerykańskiego. Wisienka na torcie, 35 yard, piłka już na podstawce i ruszamy z wielkim finałem rozgrywek juniorskich. Piłka odbija się na 10 yardzie niestety. I to, co mówiłeś, wypada poza linię boczną, a więc zaczynamy od błędu. No niestety będę musiał widocznie przeprowadzić kilka treningów indywidualnych z kickerem juniorskim. Porozmawiam z nim po tym meczu, mam nadzieję, że po dobrym meczu, gdzie nie popełni już więcej błędów w tym aspekcie gry. No przypomnę, że Dawid Pancierzyn, który tutaj komentuje ze mną ten mecz, to kopacz wieloletni grający we Wrocławiu, mistrz Polski. Tak, Europy też. Europy też, zawodnik z wielkim, ogromnym doświadczeniem, ale teraz już wracamy do tego, co na boisku, a tu się okazuje, że będzie jednak Rikik. Rikik, będziemy powtarzać, tym razem piłka cofnięta o 5 yardów, czyli zaczynamy kopnięcie z linii 30 yarda. Zobaczymy, jak będzie chciał zniwelować może te... Kacper Stryjewski wykopuje z 17, piłka już teraz złapana na linii 20 yarda, jest przekazanie do Oskara, wypycha z dwójką i urywa się jednemu zawodnikowi Panther i w końcu zatrzymany w okolicach 30 yarda. To jest też to, co widzieliśmy wczoraj, Dawid. Pantery prawie za każdym razem, za pierwszym razem zatrzymywali Lowlanders w wolnym polu. Tak, i tutaj mieliśmy zagrywkę typu reverse ze strony Biela Wałos. Jest to sytuacja, kiedy jeden z returnerów łapie piłkę, biegnie do przodu, drugi obiega go naokoło, tak jak tu widzimy, dostaje tę piłkę, ma to na celu zmylić kick-off team, coverage team. W tym momencie jednak bardzo dobrze przygotowana drużyna Panthers Wrocław, coverage team, kick-off team nie pozwolił na to, aby tutaj jakiekolwiek dodatkowe yardy zostały zdobyte. Mamy pierwszą próbę dla Biela Wałos. Sporo kibiców teraz na trybunach w tym finale od razu rozpoczynają z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi shotgun. Tomasz Dymkowski z numerem 4 na rozegraniu oddaje piłkę. Jest akcja biegowa na dzień dobry i zdobyte kilka yardów przez Dawida Brzozowskiego i to będzie chyba też automatycznie pierwsza próba. Tak jest, dobry bieg Dawida Brzozowskiego, który zdobył w półfinale 2 przyłożenia. Tak, 15 yardów, bardzo ładny bieg na zewnątrz. Tutaj został troszeczkę to, co było bardzo ważną kwestią w meczu z Lowlanders ze strony Panthers Wrocław. Te pierwsze takle były już skuteczne. Tutaj udało się Steve Armem powstrzymać defensora Panthers Wrocław, dzięki czemu została zdobyta ta pierwsza próba, te dodatkowe yardy. Zobaczymy, jak odpowiedzą teraz defensorzy Panthers Wrocław. Znów shotgun, musiał Dymkowski sięgać po tę piłkę, oddaje piłkę do Brzozowskiego, ten jest zatrzymany po około 6-7 yardach zysku, zatrzymywał z 99 Cezary Brzezicha, jeden sak w półfinale, zawodnik trochę ucierpiał w tym półfinale, narzekał trochę na to, że jest pobijany, obolały, no ale przypuszczam, że wszyscy też odczuli, pomimo tego, że te mecze wygrane były bez większego problemu, to jednak gdzieś tam wiadomo, tego odpoczynku brakowało zaledwie 24 godziny. No tak, no jedyną opcją w tym momencie było basen z zimną wodą, a teraz już mamy kolejną akcję ofensywną. Mamy shotgun snap, mamy... Nie, tu jest... Fumble! Fumble! Chyba,
chyba Dymkowski nakrył piłkę. Tak, wydaje mi się, że tak. Rozgrywający bardzo przytomnie nakrył tę piłkę, powstrzymał tutaj defensorów Panthers Wrocław przed przechwytem i podniesieniem tej piłki. Fumble recovery. Mamy trzecią próbę i 5 yardów. Teraz, oj nie, dziwna decyzja ze strony sędziów. Wydaje mi się, że chyba, że jest akcja potraktowana jako incomplete pass. Też jest tak możliwe, tak. Tak, bo ten handoff, jakby ten toss był do przodu, wtedy jest to podanie niekompletne. W przypadku, gdyby był to toss do tyłu bądź w bok, byłoby to fumble. Teraz mamy motion z lewej strony. Jest nie przekazanie piłkę, zatrzymuje reporterback, biegnie środkiem, ucieka. Próba jeszcze więcej, będzie touchdown. Biela Wołc wychodzą na prowadzenie, Tomaszy Dymkowski i jest przyłożenie 50 yardów. Nie ma żadnych flag, także to przyłożenie zostaje. Teraz decyzja, czy będzie podwyższenie za 2 punkty, czy za 1. Tutaj jednak zobaczmy w powtórce. Oj, już widzimy tylko jak wbiega i cieszy się z tego touchdownu. Wydaje mi się, że po prostu wbiegając dostał bardzo dobre bloki, bardzo dobrze postawione dziury przez zarówno receiverów, jak i liniowych. Musiał tylko na pełnej prędkości wbiec w tę dziurę. Mamy, o dziwo rzecz biorąc, teraz kopnięcie, także zobaczymy. Ten snap wczoraj był trochę wolny, zobaczymy, czy w tym momencie będzie wystarczająco szybki. I chyba tak, kopnięcie jest udane. 7-0. 7-0, Bielawa Owls. To będą bardzo ważne punkty, dlatego że te konwersje za dwa oczka to jest gdzieś, no tutaj widzieliśmy podczas tego Final Four, połowa gdzieś jest celna trafiona i teraz ten jeden punkt będzie bardzo istotny. Tomasz Dymkowski w tym sezonie trzy przyłożenia biegowe, teraz dodaje czwarty. Tu wydaje mi się właśnie, że dobrze to ująłeś. Te podwyższenia będą moim zdaniem kluczowe, ponieważ ten mecz może bardzo... Punkt za punkt. Tak, może się okazać, tak, to będzie mecz na styku, więc każdy punkt, czy to jest jeden punkt, czy dwa punkty w tym wypadku, może być kluczowy, więc każdy błąd popełniony w tym aspekcie gry może przechylić szale zwycięstwa na jedną, bądź też na drugą stronę. Powiem też więcej, teraz to wznowienie było na tyle dobre i to kopnięcie było na tyle też udane, że w sytuacji czwartej próby, bo są 7-8 yardów, myślę, że nawet Bielawa w tym momencie może się pokusić o kopnięcie z pola nawet do spokojnie 40 tak, yardów, jeśli tak, chodzi jak o field goala, bo to było naprawdę dobre kopnięcie, nie wieje, są idealne warunki do gry i tutaj będzie po prostu istotne, żeby wpisywać się na listę punktów i nie dać rywalowi szansy na wznowienie gry po stracie piłki po czterech próbach. Teraz odkopnięcie, piłka złapana na 5 yardzie, będzie akcja powrotna, dobre bloki po stronie Panthers Wrocław i to też jest dobra akcja powrotna Franciszka Gładkiego, zatrzymany po około 25 yardach akcji powrotnej. No, zaczynając z 30 yarda zawodnicy Panthers Wrocław, tutaj widzimy ładnie uciekł od pierwszego takla, uciekł na zewnątrz, dostał dobre bloki, jeszcze 1-2 yardy pomimo bycia taklowanym do ziemi uzyskał Franciszek Gładki i mimo tego, że musiał teraz tak długo biec, a jednak staje na sideline, także zasłużony odpoczynek po tym powrocie. Damian Majchrowski z 16 rozpoczyna ten mecz tak jak półfinał. Od razu jest to odrzucenie i to będzie pierwsza próba i znacznie mniej więcej około 13 yardów zysku. Bardzo dobry początek meczu Grzegorz Pająk, autor jednego z przyłożeń w półfinale. Zresztą po takim tosie też widzieliśmy wczoraj przyłożenie. Bardzo dobrze rozpisana akcja, bardzo dobra decyzja sztabu trenerskiego Panthers Wrocław, aby użyć tej zagrywki akurat w tym momencie. Trzeba w futbolu amerykańskim zawsze patrzeć na to, jak ustawiony jest przeciwnik i uderzać w słabe strony. Tutaj słaba strona została jak najbardziej wykorzystana. Pierwsza próba i 10 spread, 4 skrzydłowych running back do blokowania. Jest podanie, to będzie przechwycone, jest interception! Interception Bielawy Owls, Martin Sobociński, który ma dwa przyłożenia w tej fazie regularnej. Pierwszy błąd taki Majchrowskiego w tym Final Four. Zobacz, no trzymała trochę ta linia. I tutaj niedokładne podanie i mamy pierwszą stratę piłki na samym początku tego spotkania. No wielkie emocje nam się tu zapowiadają. Tutaj jestem troszeczkę zaskoczony postawą Pawła Łyszczarza z numerem 88, który pomimo tego, że piłka była w jego okolicy, to o czym wczoraj mówiliśmy, zawodnik, który już nie ma szans na złapanie piłki, powinien zacząć zachowywać się jak defensive back, starać się zbić tę piłkę. Tutaj tego zabrakło, czego efektem jest posiadanie piłki przez Bielawę Owls.
teraz goście po raz kolejny. Shotgun, jest oddanie piłki do Brzozowskiego, bardzo dobra, ale już potężny blok, jeszcze wymija tutaj rywali. Brzozowski zatrzymany po około chyba 25, można nawet 30 yardach, ale będzie na powtórce widać, jak u Państwa do góry ekranu, jaki potężny dostał blok. Tak, no jest to jednym z zadań wide receiverów, aby postawić te mocne bloki. No tu już tego nie zobaczymy, ale bardzo dobra zagrywka, bardzo fizyczne zagranie ze strony Bielawa Owls i mamy teraz piłkę na 25 yardzie. Jeżeli Bielawa Owls zdobędzie punkty w tym drive'ie i jeszcze urozmaici to podwyższeniem, będziemy już mieli 14-0, czyli dosyć sporą zaliczkę. Bardzo szybko też ruszyli Bielawianie z kopyta. Tutaj nie zamierzają czekać, tylko biorą sprawy po prostu w swoje ręce, w swoje szpony. Jest teraz akcja rewersowa, oddanie piłki przez Dymkowskiego do Krzysztofa Dymkowskiego i to jest przyłożenie. 13-0 dla Bielawy Owls. Bardzo ładnie rozpisana tutaj, rozegrana ta akcja. Kolejny rewers, który mieliśmy też okazję oglądać na kickoffie. Tutaj było to rozwiązanie też z biegiem, też można to zastosować w ofensie. Jak widać, tym razem było skuteczne. Defensywa Panthers nie popisała się równie dobrze jak coverage team na kickoffie. To jest naprawdę ogromne w pewnym sensie zaskoczenie, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał wczoraj mecz Panther z Lowlanders, jak dobrze grali w obronie, a ta ofensywa Owls jest na razie kompletnie nie do powstrzymania. Teraz jest kopnięcie zablokowane. Wydaje mi się, że ta futbolówka poleciała jeszcze po palcach Jakuba Witwickiego. Wydaje mi się, że to, znaczy nie chcę odejmować tutaj Kubie Witwickiemu, być może było to zablokowane, wydaje mi się jednak, że to kopnięcie to był tak zwany no, taki kamyk, taki kamień, po prostu uderzenie w piłkę bez żadnego podbicia i ta piłka wtedy leci po prostu płasko, nie ma szans na to, aby kopnięcie było udane. No nic, mamy teraz 13-0, zobaczymy, czy z tym returnem kick-off return Panthers Wrocław pozwoli ofensywie Panthers na to, aby to miejsce rozpoczęcia było wystarczająco dobre, aby zakończyć je punktami. Nie może być już żadnych błędów po stronie Panthers Wrocław, bo mamy dopiero 3 minuty meczu za nami, a mamy już na tablicy wyników 13-0, także jakby no margines błędu już się wyczerpał moim zdaniem. Tutaj muszą być perfekcyjni aż do końca meczu. To jest też pierwsza sytuacja w sezonie, gdy Pantery w ogóle muszą gonić wynik, więc to też jest nowa sytuacja dla tych chłopaków. Sky kick. Jednak ta piłka będzie... jest złapana. W końcu złapana, tak. Ale zobacz co tu się działo, jak tu się kotłowało i tak naprawdę niewiele brakowało, żeby futbolówka odbiła się jeszcze o dwóch kostek zawodników Panther i wylądowała tak naprawdę w rękach Owls, więc tutaj... nie wiem, być może to jest koncentracja i trochę po prostu brakuje na początku tego meczu, jeśli chodzi o Pantery. Wydaje się, że młodzi zawodnicy Panther są troszeczkę w szoku, są troszeczkę zdezorientowani, bo to jest coś, co też przydarzyło się drużynie Panther z Wrocław w finale Seahawks Gdynia na Stadionie Miejskim w Wrocławiu, gdzie nagle okazało się, że po całym sezonie, gdzie wygrywali te mecze 50-0, nagle trzeba gonić wynik, co było niespodziewaną sytuacją. Zobaczymy, czy w tym meczu młodzi zawodnicy Panthers odpowiedzą słusznie na to zagranie. Tutaj mamy motion. Franciszek i Łatki jest momentalnie zatrzymany na tackle for loss i to na wiele yardów z numerem 70. Dawid Sikora, zawodnik, który wczoraj zdobył przyłożenie i później zatańczył pięknie w endzone. Można powiedzieć, że no dałbym spokojnie 10 za ten miks tańca tradycyjnego z nowoczesnym, ale wracamy do bieżących sytuacji na boisku. Druga próba, 15-16 yardów do przejścia, cały czas szeroko rozstawieni zawodnicy Panthers, czterech skrzydłowych. I tu teraz będzie akcja podaniowa. Majchrowski pod presją wyrzuca piłkę i będzie przechwyt. Nie, jest jedna piłka złapana jakimś cudem przez jednego ze skrzydłowych Panthers Wrocław, ale teraz naprawdę mieli wiele, wiele szczęścia, bo to powinien być przechwyt. Tak, to powinien być przechwyt, ale może właśnie ten szczęście będzie tym, co pozwoli Panthers wrócić tutaj bardzo szybko do tego meczu. No, niesamowita sytuacja w momencie, kiedy tak naprawdę ta piłka powinna być złapana przez zawodnika z Bielawy.
to podbije o nią wystarczająco wysoko, aby wide receiver Panthers Wrocław mógł ją przejąć i mamy pierwszą próbę z 45 yarda. To jest najlepsza pozycja startowa Panthers w tym meczu. Shotgun, dobry snap, Majchrowski ucieka z kieszeni Shovel Passu, rzuca piłkę. Potężne uderzenie, tu będą chyba gdzieś 2 yardy zysku. Ataklował Franciszka Gładkiego, Oskar Wypych. Bardzo niebezpieczna decyzja ze strony rozgrywającego. Nie wiem, czy te 2 yardy były warte tego ryzyka, ponieważ tak naprawdę było tam dwóch przeciwników z Bielawy, którzy mogli przejąć tę piłkę, bądź też spowodować fumble u Franciszka Gładkiego. No nic, mamy teraz już kolejną akcję, druga próba, 8 yardów. Jeżeli przejdą choćby 4-5 yardów, będą już na połowie przeciwnika zawodnicy Panthers. Zauważ, że na początku tego meczu Panthery znacznie więcej grają podaniem niż dołem. To też jest zaskoczenie, bo znacznie więcej w rozgrywkach juniorskich widzimy akcji biegowej. Teraz zgubiona piłka przy jej przekazaniu, przy motion. I teraz pytanie, który z zawodników ma teraz tę futbolówkę? Kto się na niej położył? Panthers. Piłka jednak dla Panthers. Jest jednak flaga na boisku. Mamy flagę rzuconą przez sędziego z drugiej strony boiska. To nie jest dobry początek meczu, bo faktycznie brakuje tej koncentracji. Panthery są spięte, są zaskoczone. Offside. I jeszcze jest 5 yardów kary przeciwko Owls, więc tutaj tak naprawdę wykorzystują błędy Owls. Najpierw ten niezłapany interception, a teraz flaga, więc trochę tego życia, tego tlenu do respiratora tak naprawdę w pierwszej kwarcie podłączają rywale. No tak, druga i trzy tak naprawdę to Owls są jakby... No, wszystkie zasługi możemy przypisać defensywie Owls, jeśli chodzi o to, że ten drive przesuwa się do przodu. Zobaczymy, czy teraz podczas drugiej i trzy Majchrowski będzie w stanie poprowadzić drużynę samodzielnie. Druga próba i 4 yardy teraz do przejścia, znowu Gładki w motion. Teraz jest indywidualna akcja biegowa rozgrywającego i tutaj mamy pierwszą próbę zdobyte pod 6 potrzebnych yardów i tym razem nie było problemu przy przekazaniu tej piłki. Franciszek Gładki też zabrał ze sobą, mówiąc kolokwialnie, jednego z obrońców i dzięki temu rozgrywający miał sporo miejsca i zdobył pierwszą próbę. Tak, jest to właśnie zagrywka typu option, gdzie rozgrywający może zabrać tę piłkę bądź przekazać ją temu zawodnikowi, który biegnie w motion. Dzięki temu wciąga się linię defensywną bądź też linebackerów. Ale jeszcze piłkę może odrzucić, więc tak naprawdę mamy 3 możliwości. No ja tutaj bym nie posądzał w tej akcji o pass option, wydaje mi się, że to było zwykłe option, ale mi się wydaje, że aktualnie będziemy jeszcze w tym meczu widzieć to, o czym właśnie wspomniałem. Pierwsza próba 10 yardów, teraz jest znowu to z odrzuceniem piłki na lewe skrzydło i to będzie nie pierwsza próba, ale dobra akcja biegowa i to chyba jest gra, której potrzebują Panthery, czyli zdobywanie pewne 6-7 yardów, przesuwanie tego znacznika i przede wszystkim wpisanie się na tablicę wyników. Tak, tutaj już nikt nie będzie dawał punktów za styl. Najważniejsze jest to wpisać się na tablicę wyników, nieważne jakim sposobem, i tak naprawdę zmniejszenie tego dystansu chociaż o te kilka punktów. I teraz mamy dwóch receiverów z prawej strony, QB Majchrowski jest shotgun. Czekamy na snap, defensywa już czeka. Mamy motion z lewej strony, przeciw Gładki jest dropback, rollout do prawej strony. Jest dalekie pusty podanie i przerzucona, ale będzie flaga. Nie wiem, czy to nie będzie holding ze strony Panthers Wrocław, więc będą cofnięci o 10 yardów zawodnicy. I będzie to druga próba i 12-13 yardów, także niekorzystny koniec tej akcji. Tam jeden ze skrzydłowych Panthers Wrocław w ogóle urwał się obrońcy. Tak jest to nielegalne przetrzymywanie, 10 yardów kary, więc teraz będzie druga próba i gdzieś 14 yardów do przejścia. No to mamy teraz z kolei żółtą flagę przeciwko Panthers Wrocław, wygrający oczywiście w szarych koszulkach i w czarnych spodenkach, bielawianie w czarnych strojach i w czarnych spodenkach z białymi pionowymi pasami wzdłuż uda. Obie ekipy też mają ciemne kaski, druga próba i kilkanaście yardów do przejścia. Po raz pierwszy w tym meczu mamy też pistol running back ustawiony, kilka yardów za rozgrywającym. I czy to będzie sak? Nie, uciekł jeszcze i przerzucił. Ale teraz wydaje mi się, że to był free play, ponieważ rzucona flaga, także będzie offside. Także mamy kolejne zagranie ze strony Bielawy Owls, które pozwala Panthers Wrocław utrzymać się w tym drive'ie.
czekamy na werdykt teraz arbitrów. Offside. 5 yardów karę, czyli znowu na drugą próbę 9 yardów do przejścia. No teraz z kolei Owls też popełniają trochę takich błędów, chyba wynikających mimo wszystko ze stresu. Świetny początek, ale wiadomo, że teraz trzeba i tak zatrzymać Pantery, bo jeśli Wrocławianie zdobędą przyłożenie, to tak naprawdę mecz znowu wraca trochę do punktu wyjścia. Tak, ale Panthers nie może polegać na błędach Bielawy, aby ten drive się toczył. Muszą sami dokonać jakiegoś zagrania. Mamy nadzieję, że tutaj przy formacji doubles to w końcu się uda. Motion z lewej strony, Franciszek Gładki nie dostaje piłki, dostaje running back, piłkę zostaje powalony momentalnie. Akcja. Cóż to była za akcja? Dawid Brzozowski, czyli no potrafi szaleć po prostu w dwie strony i z piłką pod pachą i teraz dopadł wręcz running backa Panthers Wrocław. Trzecia próba i gdzieś 17 yardów do przejścia. Tak, Grzegorz Pałek był tutaj bez szans, momentalnie został staklowany na stratę. Czeka nas druga i, przepraszam, trzecia i jakieś 18 yardów do przejścia, więc wydaje mi się, że oczywista sytuacja do pasówki. Trips z prawej strony, running back po prawej stronie rozgrywającego. Może też akcja biegowa, jednak tu będzie podanie niemajchrowskie, rzut na lewe skrzydło, piłka jest niezłapana, incomplete, a to oznacza, że przed nami czwarta próba przy kilkunastu yardach. Na wysokości środka boiska już wymiana formacji, będzie punt, pierwszy raz odkopnięcie piłki już ustawione z dwójką z Bielawy, Oskar Wypych. Ale też troszeczkę niezrozumiała dla mnie decyzja, ponieważ nawet jeżeli ta piłka byłaby złapana, ona byłaby złapana w okolicy 40 yarda, co sprawiałoby, że to by była czwarta próba i jakieś 8 yardów. Wydawało mi się, że tutaj będą próbować zagrywki, która da im tak zwany home run, czyli bieg na touchdown i zdobycie punktów, no ale nic. Dobry snap, bardzo dobre odkopnięcie, świetnie ta piłka i teraz, czy nie zdążą? Nie, nie zdążyli, piłka ostatecznie wpadła do endzone, ale to naprawdę był też najładniejszy punt tego turnieju. Tak, bardzo ładny punt, bardzo ładna rotacja i szkoda, że coverage team Panthers Wrocław nie zdążył jej nakryć, zanim ona wpadła do endzone'u, ponieważ zaczynaliby zawodnicy Owls z tego właśnie miejsca, gdzie zatrzymana zostałaby ta piłka w takiej sytuacji, kiedy ona wpada do endzone'u. Piłka jest ustawiona na 20 yardzie i z tego właśnie miejsca zaczną swój drive ofensywny zawodnicy z Bielawy. I to jest teraz pytanie, czy formacja obrony po tych dwóch szybkich ciosach, formacja obrony Panthers zdoła tym razem powstrzymać Bielawa Owls, może wymuszenie jakiejś straty, przecież aż pięciokrotnie wymuszali fumble lub interception po stronie Lowlanders Białystok w półfinale. Czekamy teraz na odpowiedź Panthers Wrocław. Pierwsza próba 80 yardów jeszcze teraz do przejścia dla Owls. Po raz kolejny shotgun, jest snap, oddanie piłki do Brzozowskiego. Jest też bardzo dobry blok i jest pierwsza próba, świetny blok z numerem 78 Krystiana Ośki, zawodnika, który ma na swoim koncie już 32 mecze w karierze. Jeżeli Panthers chcą czegokolwiek dokonać w tym meczu, muszą zacząć zatrzymywać zawodników z Bielawy już w pierwszej próbie. Tutaj mamy kolejną pierwszą próbę poranie na outside i nie ma tego, co sprawiło, że ten mecz wczorajszy z Lowlanders Białystok zakończył się wynikiem 40-0. Nie ma powalenia przy początkowym taklu, przy pierwszym kontakcie, jest tylko dotknięcie, te takle są zbijane, co pozwala Bielawie zdobycie dodatkowych yardów. Teraz mamy snap, rollout w lewą stronę, podanie na outside 47, łapie i zostaje wybity na za boisko na 42, 41 yardzie. Krzysztof Dymkowski, autor drugiego przyłożenia w tym spotkaniu, ale też to była dobra akcja, no pamiętajmy, że nie można za każdym razem zdobywać pierwszej próby, no po prostu tak się nie da. A tak zdobycie 8 yardów przy pierwszym podaniu to jest naprawdę fajny wynik i teraz też spokojnie można biegać, no. Aczkolwiek QB sneak tak jak w wykonaniu Angel Story na 15 yardów bym się nie spodziewał. Nie, zwłaszcza przy D-line Panthers Wrocław też tego bym się nie spodziewał. Ale tak jak powiedziałeś, druga i jeden daje możliwość do zagrania pasa, ponieważ nawet kiedy ten pas się nie uda, no to wtedy mamy jeszcze trzecią i jeden łatwą sytuację. Zobacz od razu, jak jest gęsto przy linii wznowienia akcji. Będzie, jest tutaj presja, jest jednak podanie do środka, kapitalna teraz zagrywka. Fantastycznie to zrobili, 10 yardów zysku jest i automatyczna pierwsza próba. Zobacz, jak się cieszą Owls z tego zagrania.
oni wiedzą, że świetnie weszli w ten mecz i po prostu też ryzykują, tak? Idą na całość. To jest bardzo agresywny play calling. Tak, no w tej sytuacji bardzo dobre zachowanie rozgrywającego, który pozbył się tej piłki wręcz momentalnie. Dymkowski rzucił tego slanta, tą ścieżkę do środka tak szybko, że nawet Blitz, który był momentalnie blisko niego, nie zdołał powalić go na Saka. Czterech linebackerów teraz po stronie Panthers Wrocław. Saksa biegowa i w końcu przy pierwszym kontakcie i drugim i trzecim zatrzymany Brzozowski, ale to jest pierwsza taka akcja, którą wielokrotnie widzieliśmy wczoraj. Pierwszy defensor już doskoczył do biegacza, wyrzucił go z rytmu biegu i zaraz doskoczył o dwóch, trzech innych obrońców i ostatecznie nie ma żadnego zysku yardowego. Brawo! Tak właśnie, jeżeli Panthers, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, chce cokolwiek tutaj osiągnąć, musi więcej razy dokonywać takich zagrywek. Mamy drugą próbę i 10 yardów, co stawia Owls w dosyć niekorzystnej pozycji. To będziemy często widzieć dwóch defensywnych liniowych, czterech też linebackerów po stronie Panthers Wrocław. Jest odrzucenie, piłka jest niezłapana, incomplete pass, będzie trzecia próba i 10. Jakub Szewczuk, tight end, wypuścił tę piłkę, chociaż ona też nie była dokładnie rzucona. I teraz bardzo ważna akcja z perspektywy obrony Panthers Wrocław, no bo jeśli się nie uda zdobyć tej pierwszej próby, no to też nie wydaje mi się, że trener Owls Paweł Sołtysiak ryzykowałby granie czwartej próby na środku boiska, biorąc pod uwagę, jak dobrze zdysponowana też obrona Owls w tej pierwszej kwarcie. Też troszeczkę martwi mnie sytuacja, ponieważ mimo niezłapanej piłki wide receiver był praktycznie wide open, więc gdyby udało mi się złapać tę piłkę, to pierwsza próba stała przed nim otworem. Może nawet jeszcze więcej, może nie do końca przyłożenie, bo Szewczuk też nie jest takim sprinterem jak Oskar Wypek, ale faktycznie tutaj spokojnie kilkanaście yardów zysku byłoby pewne i mamy przerwę na żądanie. Pierwszy timeout dla Bielawy, 24 sekundy do końca pierwszej kwarty, przypomnijmy. Worek z punktami rozwiązał najpierw Tomasz Dymkowski, rozgrywający po 50-yardowej indywidualnej akcji biegowej, a za chwilę wynik podwyższył Krzysztof Dymkowski po 25-yardowej akcji rewersowej, także akcja biegowa, jeszcze przebiegł w przeszup prawie całe boisko. Bardzo ciekawy jest ten mecz w pierwszej kwarcie, też co tu dużo mówić, to są zdecydowanie największe emocje mamy, jeśli chodzi o to całe Final Four, właśnie teraz w tym finale. I też jesteśmy troszeczkę zaskoczeni, że przyznasz mi rację tym wynikiem, ponieważ 24 sekundy pierwszej kwarty, 13-0, bo po tym jak wczoraj wyglądał półfinał ze strony Panthers Wrocław, ja na pewno nie spodziewałem się, że będzie aż 13 punktów ze strony Bielawy już w pierwszej kwarcie. Trzecia próba i 10 i po raz pierwszy empty set po stronie Owls, 5 skrzydłowych, czy będzie jakieś motion, tak jest, wypych w motion, czy dostanie piłkę, jednak akcja biegowa rozgrywającego, minięty jeden tackle, drugi, trzeci, to jest pierwsza próba i to jest też przyłożenie, coś niewiarygodnego, Tomasz Dymkowski, 45 yardów i mamy 19-0 dla Bielawa Owls. Jeszcze będzie tutaj żółta flaga za celebrację, rzucił piłką futbolową jak do kosza, jest 19-0, no to jest szok. To jest właśnie to, czego na co nie mogli sobie pozwolić zawodnicy Panthers Wrocław, czyli kolejne przyłożenie, które zwiększa ten wynik do 3 posiadań. Tutaj mieliśmy przykład tego, że ten pierwszy tackle musi być udany, ponieważ jeżeli to nie ma miejsca, no to kończy się to właśnie tym, co mieliśmy na ekranach telewizorów, czyli bieg na przyłożenie i teraz jeszcze flaga, niesportowe zachowanie. I teraz tak, w sytuacji 19-0 i nietrafionego podwyższenia za jeden punkt przy drugim przełożeniu, no wydaje mi się, że tu będzie próba jednak podwyższenia za dwa punkty, żeby tak dojść do tych 21 oczek. Tak, no i teraz jeszcze odnośnie tej flagi, ona zostanie doliczona do kicofu, także Bielawa będzie wykopywać piłkę z własnego 20 yarda. I to jest szansa na akcję powrotną na połowę. Dokładnie tak. Myślę, wydaje mi się, że w tej sytuacji pan prezydent może spokojnie pokusić się o to, aby dobiec aż do połowy Bielawy. Jest faktycznie konwersja za dwa punkty. Teraz w tej sytuacji Dymkowski, jest po raz kolejny rollout na lewo, rzut w pole punktowe i piłka jest złapana przez
tego, który przed chwilą dostał flagę za niesportowe zachowanie. Martin Sobociński z numerem 13. Mamy 21-0, no ale tutaj właśnie tak sobie myślimy, że jeśli się okaże ta akcja powrotna Panther będzie dobra, udana, to te 15 yardów kary będą bardzo bolesne. Tak, jeżeli Panthers chce nawiązać jakąkolwiek walkę, to jak na razie ja nie widzę żadnych przesłanek ku temu, żeby tutaj miało się cokolwiek zmienić. Wydaje mi się, że jest potrzebny jakiś big play. Coś, co zmieni momentum tego meczu, co pozwoli Panthers uwierzyć w to, że jednak są w stanie tutaj wygrać ten mecz. Jak na razie nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, jednak to może być ten przełomowy moment. Ustawieni dwaj odbierający Panthers na wysokości linii 30 yarda. Więc jeśli ta futbolówka poleci w okolice 40 yarda, to siłą rozpędu na przykład Franciszek Gładki z numerem 10 po prostu już biegnie na połowę Billa Wallace'a. Jest jednak naprawdę dalekie i świetne odkopnięcie daleko za plecy Panther i tę piłkę trzeba zbierać z linii 3 yarda. Fantastyczna akcja formacji specjalnej Owls i jeszcze zatrzymane przez Kacpra Suchego na linii 5-6 yarda. No wychodzi Owls po prostu. Wszystko oni fruwają tu dzisiaj na murawie Stadionu Olimpijskiego. No, ten kick-off wyszedł najgorzej jak mógł. Mimo że myśleliśmy, że tu będzie szansa na jakiś dobry retur, to trzeba przypomnieć o tym, że w momencie, kiedy piłka jest przekroczy 10 yardów po kopnięciu, ona jest żywa. Więc nawet jeżeli przy pancie, ta piłka jest martwa. Jeżeli ona spadnie, się zatrzyma, można ją zostawić, wracać na sideline i akcja musi zaczynać z tego miejsca. W przypadku piłki kopniętej na kick-offie jest ona żywa, za przeciwnicy mogą ją podnieść, dlatego teraz trzeba było się po nią wrócić, trzeba było ją podnieść i ten powiedz coverage team, kick-off team, Bielawy Owls zrobił to doskonale. Przeczuwaliśmy problemy tutaj Bielawian, ale to wynika z tego, że po prostu w całym Final Four te odkopnięcia raczej były po prostu krótkie albo złe. No, pierwsza tutaj próba z linii 8 yarda to będzie akcja biegowa przez środek i może tak, 1 yard zysku dosłownie, to jest jednocześnie ostatnia akcja pierwszej kwarty. Za moment wracamy na drugie 10 minut. Wracamy tutaj do spotkania. Zaczyna się druga kwarta finałowego meczu PLFIJ we Wrocławiu, Stadion Olimpijski. Panthers Wrocław w formacji ataku. Mamy snap i run środkiem. Ucieka na zewnątrz, jednak pająk zostaje zatrzymany już po 1 yardzie. Będzie trzecia próba i 7 yardów. Zatrzymywał Dawid Sikora, jeden z wyróżniających się zawodników nie tylko tymi pomarańczowymi czy różowymi butami, ale przede wszystkim dobrą grą. Będzie trzecia próba i 6 yardów do przejścia. Co teraz wymyślą Panthers? Mamy znów trips, a jednocześnie też czwarty skrzydłowy osamotniony szeroko na lewej flance. Te akcje biegowe też na razie nie przynoszą jakiegoś wielkiego zysku. Majchrowski jest rzut właśnie na lewe skrzydło i piłka jest złapana! Catch. No, to był taki chwyt a la Calvin Johnson, naprawdę. Niesamowity catch wide receivera. Może mi powiesz, kto to był, ponieważ ja nie mogę się dopatrzeć numeru na koszulce. Chciałem bardzo pochwalić tego zawodnika, więc przyda nam się jego numer. No przyznamy to szczerze, że tutaj z naszego miejsca komentatorskiego jesteśmy trochę oddaleni jednak od murawy i nie czasami nie widzimy dokładnie też tych numerów. Ale na pewno tak, po meczu znajdę tego zawodnika, zbiję mu piątkę. Ze względu też na to, że tam czasami brakuje
tutaj jednak tego kontrastu w tych szarych koszulkach i białych numerów, ale to już nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Pierwsza próba i 10 po raz kolejny trips, ta sama formacja co przed chwilą, gładki in motion, i to on odbiera piłkę i zatrzymany na wiele yardów, straty po raz drugi, trzeci, czwarty, w końcu Oskar Wypych uderzył Franciszka Gładkiego i to jest druga próba i w tym momencie 17 yardów. 17 yardów, no, no ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi. Tu będzie więcej, tu będzie ponad 20 yardów do przejścia, aby zdobyć pierwszą próbę. Także ten catch, który był przed chwilą, tak naprawdę można powiedzieć, że no, w naszej pamięci na Instagramie na pewno się zapisze, ale jeśli chodzi o ten mecz, to miałby nie mieć miejsca. Mamy teraz run środkiem, ucieka pęk na zewnątrz, dostaje bardzo dobre bloki, mamy teraz run na zewnątrz, jednak jest tak, nie, ucieka przed taklami, dostaje wybity poza boisko dopiero na 50 yardzie, nie, jednak jeszcze zrobił 4, nie, jednak tak, 53 yard zostaje ustanowione, że 53 yard jest miejscem, gdzie wybiegł poza boisko running back Panthers. I tego właśnie potrzebowały Pantery, kibice aż tutaj naprawdę wstali. Dużo kibiców, naprawdę jest sporo kibiców na tym finale. To cieszy, słychać jak żywiołowo reagują, no ale też w finale drużyny z Dolnego Śląska, Bielawianie też mają blisko. Druga, teraz pierwsza próba oczywiście dla Panthers, tam problem jest przy chain crew. Pierwsza próba i około 2-3 yardów zysku, ale takiej akcji potrzebowali gospodarze. No tak, jeżeli ten catch, który miał miejsce kilka minut temu, nie dał im motywacji do tego, aby zdobywać kolejne yardy, to ten run pokazał, że wcale nie trzeba rzucać, można też biegiem zdobyć to kilkadziesiąt yardów i mamy w końcu szansę na to, aby Panthers zdobyło jakiekolwiek punkty. Druga przerwa na żądanie dla Bielawy. Owls, Pantery tutaj po tym big playu zaczynały się rozkręcać, grać no huddle i Paweł Sortysiak stwierdził, że trzeba przerwać trochę te hulanki i swawole po stronie Wrocławia. 7 minut 31 sekund do końca pierwszej połowy tego wielkiego finału, a my też widzimy ciekawą rzecz podczas tej przerwy na żądanie. Prezes Panthers z Wrocław i były ofensywny liniowy Michał Latoś właśnie rozmawia teraz z liniowymi i pokazuje im, jak powinni startować i jak powinni blokować. Rozmawia teraz m.in. z Bartkiem Koryciakiem z numerem 72. Bardzo, bardzo fajny obrazek. Tak, no każdy, kto jest związany z futbolem, każdy, kto ma jakąś funkcję w Panthers Wrocław, w którymś momencie swojego życia także biegał z piłką, także blokował, więc te uwagi mogą być bardzo cenne. Druga próba, 7 yardów teraz dla Panthers, jest akcja biegowa rozgrywającego i co? 2 yardy zysku będzie teraz trzecia próba. Wydaje mi się, że w tej sytuacji Panthers będą chcieli zaryzykować i pójść na całość. Nie będą starali się zdobyć tej pierwszej próby, ale będą próbować zdobyć touchdown. Trzecia próba. Biją bębny to kibiców Bielawy Owls. Mamy bębniarzy po jednej i po drugiej stronie, nie tylko pojedynek na Morawie, ale także pojedynek kibicowski, aczkolwiek wiadomo, że fanów z Wrocławia siłą rzeczy jest więcej. Trzecia próba, trochę to trwa, cały czas no, zegar tyka, czas upływa, trzecia próba i 5 yardów, no już nie możemy doczekać się tego wznowienia. Wydaje mi się, że tutaj już nie muszę skorzystać z timeoutu. O tym samym pomyślałem, że trwa to naprawdę długo, ale chyba w końcu wznowienie, przynajmniej tak jest, to niski snap poniżej poziomu kolan, jest jeszcze żółta flaga, to może być free play, jest podanie, aj, jest złapane! Ale był to, tak mi się wydaje, że był to free play, tak, będzie pierwsza próba dla Panthers z Wrocław, ponieważ ta piłka nie została złapana. Szkoda dla drużyny z Wrocławia, ponieważ, no tak jak powiedziałem, tutaj zawodnicy z Wrocławia próbowali już zdobyć to. Tak jest, a próbował złapać piłkę Rafał Pawłowski, numer 97, 2 przyłożenia zdobyte w tym sezonie, ale to był naprawdę dobry rzut i Pawłowski powinien złapać tę piłkę. W każdym razie jest tak ważna pierwsza próba dla Panthers Wrocław, co prawda znów po fladze przewinieniu Owls, ale czy to ma dla niej jakiekolwiek znaczenie? Myślę, że nie bardzo. To jedynie Paweł Sołtysiak, trener Owls, będzie miał sporo do powiedzenia w
przerwie swoim zawodnikom. Pierwsza próba i 10 poniżej 40 yardów do pola punktowego. Tak dobrej serii jeszcze w tym meczu nie mieli. Jest bardzo dobra akcja biegowa i świetny tackle. I właśnie tak też powinni zatrzymywać dzisiaj wrocławianie z 13. Teraz szalał Martin Sobociński. A biegł z piłką Nikodem Kałwa. Tutaj decyzja trenera Panthers Wrocław pozostała przy tym, aby jednak biegami dobijać się do tej drugiej, trzeciej próby i potem może jednak próbować tym big playem zdobyć touchdown. Na zegarze zostało 6 minut, także wystarczająco czasu, aby może też udało się metodycznie zdobywając yardy zbić tę połowę do końca bez możliwości o bielawy na zdobycie punktów. 5 minut i 48 sekund do końca pierwszej połowy. Czekamy na wznowienie po stronie Panthers. Będzie teraz podanie na skrzydło złapane. Nie wypuścił piłkę Franciszek Gładki. Łapie się teraz za kask. On wie, że to powinna być pierwsza próba. Świetna akcja teraz Panthers Wrocław. Świetnie wybrana zagrywka. Zabrakło egzekucji. No, tutaj bardzo, bardzo niekorzystna postawa ze strony Franciszka Gładkiego, który dziwne. Zaczynał jako wide receiver w ogóle karierę, bo teraz jest bardziej running backiem. Tak, ale to jest dziwne, ponieważ jest to zawodnik, który zazwyczaj ma bardzo pełne ręce. Nie wiem, czy może został oślepiony przez światło, czy może ta piłka miała jakąś dziwną trajektorię. No nic. Mamy nadzieję, że szybko o tym zapomni i w kolejnych akcjach pokaże, że te jego ręce jednak są dalej bardzo pewne. Trzecia próba i 7. Zobacz, jak cofa się jeden z defensive backów. Owls jest to z odrzuceniem piłki. Czy tu będzie pierwsza próba? Chyba będzie. Albo zabraknie dosłownie niewiele. No, czekamy. Czwarta i jeden. Czwarta i jeden. Jakub Sieran z numerem 22 teraz próbował wyrwać tę pierwszą próbę i zabraknie dosłownie yarda. No, ale to będzie grane. No tak, no tutaj. Przy takim wyniku nie ma innej możliwości i też przy tak dobrze zapowiadającej się serii ofensywnej, którą pamiętajmy, ona rozpoczynała się z linii 8 yarda. No to prawda, no te dwa big playe, ten pas, który dał jakąś motywację, dał szansę na rozpoczęcie tego drive w dobry sposób i ten długi run wzdłuż linii bocznej boiska pozwolił Panthers znaleźć się aż na 27 yardzie. Bielawy Owls, czwarta próba, zobaczymy na co zdecyduje się Panthers. Mamy snap, mamy dropback i będzie podanie. Jednak jest podanie, piłka zbita jest chyba jeszcze przechwycona, aczkolwiek to i tak nie ma większego znaczenia, czy jest ostatecznie jest incomplete pass. Jest strata posiadania piłki, ale zauważ znowu Dawid Sikora z numerem 70. Jak tutaj naciskał na linię ofensywną i rozgrywającego Panthers Wrocław. To jeszcze jest poprzednia akcja, jeszcze przed tą czwartą próbą. W każdym razie kolejna bardzo dobra akcja w obronie Bielawy Owls i na 4,5 minuty przed końcem pierwszej połowy to teraz Owls znowu mogą walczyć o podwyższenie rezultatu. No to dwojako jest zła wiadomość dla Panthers Wrocław, bo nie dość, że nie udało im się zdobyć pierwszej próby, to teraz jeszcze Bielawa Owls z tym swoim bardzo dobrym run game ma szansę na to, aby podwyższyć wynik. 21-0, 4 minuty, 39 sekund. Bielawa Owls w ofensywie, mamy snap, mamy handoff, ucieka na zewnątrz, Einbeck z numerem 23 będzie wypchnięty za boisko gdzieś na 32 yardzie. Druga próba i 7 yardów. Niezły początek tego drive'u Panthers Wrocław, jednak udało się w końcu zrobić to, co robią już od jakichś tam kilkunastu zagrywek. To, co robili bardzo dobrze we wczorajszym meczu, czyli ten pierwszy tackle jest od razu skuteczny. Druga próba. 6 yardów teraz do przejścia dla Owls. No i chyba najpewniej będzie po prostu grać teraz cały czas biegiem, zbijać ten czas, minimalizować ryzyko straty piłki. Jest tutaj odrzucenie, akcja biegowa, ależ kapitalny teraz blok i to nie będzie pierwszej próby. Jakub Szewczuk, nominalny tight end, biegł z tą piłką, a z 11 Piotr Kupiec potężnie uderzył swojego rywala. Flaga dla Bielawy Owls, wydaje mi się, że za to będzie blok w plecy? Tak, że to będzie blok w plecy, jeżeli chodzi o Bielawę. Także efektowne zagranie, ale może się okazać bardzo, bardzo niepotrzebne. Ale chyba też ucierpiał przy tym zagraniu, bo trochę kuleje jednocześnie Piotr Kupiec. Czekamy na decyzję sędziów.
napięcia, wzrost kary. To jednak był czysty blok. Jednak był czysty blok, także jak najbardziej przydatne zagranie. Druga próba i 11 jardów teraz do przejścia dla Bielawa Owlsy. Ale znowu mamy poważną tak naprawdę karę dla tej drużyny. I sobie trochę utrudniają grę w tym momencie. Owls, zły snap, ale udaje się zdobyć z tego kilka yardów i w końcu został zatrzymany running back. Nie będzie pierwszej próby, zabraknie 2-3 yardów. Tak, no patrząc na wynik tej akcji, wydaje mi się, że koniec końców ta flaga dla Bielawy mogła być takim ukrytym błogosławieństwem, bo oni są teraz bliżej zdobycia pierwszej próby niż byli po poprzedniej akcji. Mamy trzecią próbę, 1 yard, bardzo głośno kibice na trybunach. Tutaj widzimy, że jeden z zawodników Panthers Wrocław na ławce rezerwowej bardzo, bardzo ubolewa. Mamy nadzieję, że tam nie stało się nic poważnego. Wracamy na boisko. Czekamy na zagrywkę ze strony Bielawy. Co teraz? Czy akcja biegowa, może jakiś daleki rzut, kto wie? Wydaje mi się, że fake handoff i running. Motion jest, akcja biegowa Dymkowskiego i teraz musi zostać powstrzymany przez defensywę Panther i powstrzymany tak, przed linią pierwszej próby. No i teraz pewnie pojawi się formacja specjalna Olsy na murawie. Nie jestem ku temu tak bardzo przekonany. Po prostu granie czwartej próby przy takim wyniku i przy obronie, która tak mocno trzyma w okolicach 40 yarda na własnego pola punktowego, to będzie ryzyko spore. Wydaje mi się, że nie wiem, czy drużyna z Bielawy jest na tyle zaawansowana, jest jeszcze takie rozwiązanie, gdzie ustawia się ofensywa rozgrywający patrzy na to, czy jest szansa na to, żeby zdobyć te yardy. Jeżeli nie, łapie tę piłkę z shotguna i wykopuje, jest wtedy panterem. Jest tak zwany quick kick. Jednak równie dobrze mogą teraz liczyć na jakiś offside po stronie hard count i wziąć w ostatniej chwili przerwę na żądanie. Zobaczymy, jak to się skończy po stronie Owls. Jest motion, jednak grają kubisnik i to jest pierwsza próba, ale no muszę przyznać, że też sztab szkoleniowy Owls ma naprawdę na tym wystawić. Nie, było to koniec końców dobra, ryzykowna decyzja i opłaciło się ryzyko w tej sytuacji dzięki temu. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana chyba po prostu z takiego założenia. No tutaj dużo osób nieletnich, także ja bym trochę się wstrzymał z takimi komentarzami, ale może... To pozostaniemy sobie przy Piccolo. Tak, Piccolo właśnie, tak. I teraz bardzo ważną kwestią tutaj moim zdaniem jest to, że nie dość, że Bielawa Owls ma szansę na zdobycie punktów, to Panthers stracili praktycznie szansę na zdobycie punktów w tej pierwszej połowie. Pierwsza próba i 10, piłka na linii 40 yarda, znowu in motion Krzysztof Dymkowski, to on dostaje piłkę i wyrywa się znowu rywalom, ale w końcu został zatrzymany, więc to bardzo podobają mi się kolejne bloki przed runnerami w polu przez zawodników Bielawy w drugim i w trzecim tempie. One pozwalają na zdobycie kolejnych yardów i dają takie drugie życie w ogóle running backom z Bielawy. To też widać doskonale w tej akcji. Tak, no widzimy, że wide receiverzy, którzy wiedzą, że jest to akcja biegowa, odkładają ego na bok, skupiają się na tym, aby pomóc drużynie, biegną z blokami, narażają swoje zdrowie i po to, żeby zdobyć te dodatkowe yardy. No i teraz będziemy mieli drugą próbę i 5 yardów po tej akcji. Zobaczymy, czy będą może próbować w końcu podaniem przejść zawodnicy. Tak, właśnie mamy dropback, mamy dalekie podanie na touchdown. Czy będzie? Jest catch? Nie! Nie! Wypuścił Oskar Wypych. Wie, że to powinien być catch, wie, że to powinien być chwyt i mamy trzecią próbę. Trzecia próba i zatrzymany zegar. Jest to tak bardzo istotne. 41 sekund do końca, więc jeśli teraz nie uda się zdobyć tej pierwszej próby, to Pantery pewnie będą zatrzymywać zegar. No tak, no jest to sytuacja o tyle korzystna ze strony Panther, ponieważ mają wszystkie trzy timeouty, więc jeżeli uda się ich zatrzymać Bielawę w tym momencie, no to jakikolwiek zagranie, które nie da pierwszej próby, pozwoli Panthers być może na to, żeby jeszcze spróbować zdobyć punkty. Jest wznowienie, to będzie screen, tak jest, jest screen, to będzie pierwsza próba, zdecydowanie Brzozowski, jest pierwsza próba i zobacz, stara się nie wybiegać poza linię boczną, walczyć o kolejne yardy, w końcu został powalony w trzecim czy w czwartym tempie, 29 sekund do końca i Owlsy są już 32 yardy od pola punktowego Panthers Wrocław i jedna przerwa na żądanie jeszcze. No i ta akcja skończyła się jak najgorzej jak mogła.
dla Panthers, ponieważ nie dość, że zdobył dodatkowe yardy receiver Bielawy Owls, to jeszcze udało mu się koniec końców wybiec poza boisko, co zatrzymało zegar przy zachowaniu jeszcze tego timeoutu. Tak jak mówiłeś, to kopnięcie pierwsze udane dla Bielawy każe sądzić, że field goal też jest opcją w tym meczu. Pierwsza próba na linii 30, a nie 30. Drugiego yarda jest dobre wznowienie i od razu podanie na skrzydło w pole punktowe. Piłka niezłapana. Ale to była bardzo dobra próba. Kolejny raz do Oskara wypycha. Bardzo podoba mi się dzisiaj Tomasz Dymkowski. Dużo więcej podań niż wczoraj. No widzimy, że tutaj już na trzy akcje mieliśmy dwa długie podania i tutaj Oskar wypych może mieć pretensje. Wydaje mi się, że w pierwszej akcji, przy tym pierwszym podaniu mógł mieć pretensje do siebie. Tutaj ta piłka była troszeczkę przerzucona. Bardzo dobre zachowanie ze strony receivera, który dostosował się do tego, zmienił trochę bieg swojej ścieżki, spróbował złapać tę piłkę, niestety się nie udało. Druga próba i 10 yardów, 23 sekundy na zegarze, znowu Krzysztof flaga. Dymkowski w motion i nawet są trzy flagi na murawie. No będzie to false start. Akcja jest zatrzymywana zanim się rozpocznie jakikolwiek ruch. W przypadku false startu, jeżeli jest to offside, który nie zagraża ofensywie, tak, jest to teraz false start. Jeżeli jest to offside, który nie zagraża jednemu z zawodników ofensywy, wtedy jest ten tak zwany free play, który mieliśmy już w tym meczu kilkukrotnie i teraz mamy false start, cofnięty 5 yardów, drużyna z Bielawy, 35 yard i zobaczymy, na co zdecydują się trenerzy z Bielawy. No myślę, że w sytuacji tylko jednej przerwy na żądanie tutaj wypada, warto jednak podawać, bo w sytuacji zatrzymania running backa to trochę tego czasu później może zabraknąć, a wydaje mi się, że chcieliby po prostu zdobyć przyłożenie, uniknąć próby. No teraz nawet field goala. Teraz nawet nie ma komu oddać tej piłki, chyba że właśnie przy motion, ale zawsze może sam być z piłką rozgrywający i właśnie tak. To się teraz dzieje, zobacz numer 78, jaki jeszcze stawia bloki, jaki pancake i jeszcze tutaj Dymkowski biegnie. Niesamowite. Myślałem, że wybiegnie poza linię boczną, a on po prostu wiąże krawaty swoimi nogami. 27-0, to jest pogrom na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. No tak, no. Krystian Ośka, fantastyczny blok ofensywnego liniowego, a później Krzysztof, Tomasz Dymkowski. No tak jak mówiliśmy wcześniej, o ofensywnych, defensywnych MVP tego turnieju, to głównym MVP, osobą najbardziej wartościową tego turnieju, wydaje mi się, że aktualnie jest Tomasz Dymkowski. I to fantastycznie dysponowany rozgrywający Owls w tym finale. Ale nie, to będzie jednak czwarta próba. Wybieg poza boisko. Czekam właśnie, bo widzimy wybieg jednak. A nie, przepraszam, to jest podwyższenie. Ale jeszcze na tablicy wyników Zaczynają. Zostajemy przy przyłożeniu. Tak. Jest teraz podwyższenie za 2 punkty i teraz jest podanie niekompletne. Tak, to chodzi o to, ten znacznik pokazuje czwartą próbę, ponieważ podwyższenie za 2 jest to ostatnia akcja, która może się wydarzyć w tym drive, także 27-0, 8 sekund do końca pierwszej połowy. No wydaje mi się, że kibice z Bielawy, nawet jeśli wierzyli, wiadomo, trzymali kciuki za swoją drużynę, to nawet w najśmielszych snach nie oczekiwali, że ich drużyna będzie schodzić na przerwę z przewagą 4 posiadań. Masz rację, no ja jestem w tym momencie bez słów. Jestem pod wielkim wrażeniem dyspozycji Tomasza Dymkowskiego, który dzisiaj nie tylko rzuca, ale jak najbardziej na nogach pokonuje defensywę Panthers. Tomasz Dymkowski zdobył 3 przyłożenia po akcjach biegowych, jest to nominalne rozgrywające. Zdobył już tyle przyłożeń biegowych w tym meczu, jak co w całym sezonie. Zobaczymy, tutaj mamy 8 sekund, wydaje mi się, że to będzie próba z quick picka, żeby ten czas zleciał. Zobaczymy jednak, na co zdecyduje się Bielawa. Jest to dalekie kopnięcie. Bardzo dobre, dalekie kopnięcie i mamy chyba pierwszy touchback w tym turnieju. Tak, mamy pierwszy touchback w tym turnieju, także no, Panthers Wrocław będą zaczynać ze swojego własnego 25 yarda. 8 sekund, no wydaje mi się, że co, próba Hail Mary? Czy jednak może kolanko i po prostu schodzimy
do szatni nie ryzykujemy jakoś przechwytu jakiejś. Znaczy, wydaje mi się, znaczy no Hailmery tutaj na pewno. W sumie tu jeszcze jest szansa na spokojnie dwie akcje, bo są przecież trzy przerwy na rzutach. Znaczy tak, no Hailmery z tego miejsca no jest na pewno nie jest opcją, ponieważ no to nawet rozgrywający z NFL nie rzucaliby z tego miejsca do endzone. Wydaje mi się, że tutaj będzie, jeżeli już będą chcieli zdobyć touchdown, będzie to szybkie podanie na zewnątrz i próba postawienia bloków. Tak, chyba znaczy to nawet nie musi być podanie na zewnątrz, bo mamy aż trzy timeouty po stronie Panthers, więc może być podanie gdziekolwiek, szybki timeout i jeszcze zdobyć tak, jakikolwiek część terenu zobacz, głęboko ustawionych dwóch safety po stronie Owls, tu jednak będzie akcja biegowa, 2-3 yardy zysku i pytanie, czy Pantery wezmą przerwę na żądanie? Jednak nie, czyli chodziło w tym momencie o zbicie czasu i Janusz udałoby się przebiec całe boisko. Kończymy pierwszą połowę tego finału. Bielawa Owls, Panthers Wrocław 27-0. Zapraszamy tutaj do nas na dół. Parametr 3, widzę śliga w naszym kierunku.
Pierwsza połowa nie ułożyła się po waszej myśli, cztery przyłożenia na koncie Bielawy. Jaki pomysł na drugą część meczu? No pomysł jest prosty, egzekwować to, co robiliśmy wcześniej, bo tak naprawdę nic nas nie zaskoczyli. Wszystkie te rzeczy znamy, tutaj pojawiają się błędy personalne, które postaramy się wyeliminować w szatni. Wszyscy wiedzą, że Panthers zawsze wracają silniejsi na drugą połowę, także myślę, jestem dobrej myśli, wynik cały czas jest otwarty, na pewno się nie poddajemy. Okej, dzięki. W waszym wykonaniu idealna, czy wciąż jesteście napompowani, aby w drugiej było równie dobrze? Tak, jak naprawdę jesteśmy zdeterminowani. Musimy grę utrzymać na tym samym poziomie, co jest teraz. Widać, że zarówno Panthers, jak i my odrobiliśmy pracę domową. I co, i musimy ten wynik doprowadzić do końca. Okay. Paweł, szansa na kolejne mistrzostwo. Czy już wierzysz, że ten złoty medal kolejny zawisisz na szyi? Jeszcze spokojnie. Póki piłka w grze, tak sobie zażartuję, więc nie, oczywiście dalej walczymy. Dużo pracy włożyliśmy w to, żeby być gotowymi na dzisiejszy mecz. Trenerzy przepracowali naprawdę całą noc. Jesteśmy gotowi na ten moment, prowadzimy pierwszą połowę. Zobaczymy, co będzie w drugiej. Dzięki, powodzenia.
do przerwy w wielkim finale Final Four Ligi Futbolu Amerykańskiego Juniorów. W futbolu 9-osobowym Bielawa Owls prowadzą 27-0 z Panthers Wrocław. Tak, naprawdę przewaga Bielawy nad Panthers to są 4 posiadania piłki. Owls grają fantastycznie po obu stronach boiska. Teraz jako pierwsi piłkę odbierać pierwszą serię ofensywną w drugiej połowie przeprowadzą zawodnicy Panthers Wrocław. I jak myślisz, czy zobaczymy na przykład zmianę na pozycji rozgrywającego? Czy Mateusz Wojakiewicz wejdzie za Damiana Majchrowskiego? Czy co może zmienić trener Samel w grze swojej drużyny, żeby tutaj podgonić ten wynik? Zdobywamy szybkie dwa przyłożenia i może być ciekawie. Wydaje mi się, że tutaj problemem akurat nie był Damian Majchrowski, ponieważ to bardziej to prawda. Dyspozycja całej drużyny. Ale tak sobie też myślałem po prostu pod co można zmienić, półfinału tak. Też Mateusz Wojakiewicz po prostu też grał drugą połowę za Wydaje mi się, że dobrą decyzją by była jakakolwiek zmiana, co sprawiłoby, że ta drużyna dostałaby jakieś iskry, co pozwoliłoby im troszeczkę ruszyć z kopyta. No jeżeli Damian Majchrowski zostanie ściągnięty z boiska na rzecz Mateusza Wojakiewicza, może ta iskra się pojawi. Wojakiewicz też na pewno lepiej biega. W półfinale przeciwko Lowlanders zdobył 2 przyłożenia po 35 i 25-yardowych akcjach biegowych, a jest to też bardzo istotny w futbolu juniorskim. Jeszcze tutaj rozmowy w formacji specjalnej z Kubą Samelem. Kto wie, no biorąc pod uwagę przewagę Owls, ja bym się nie zdziwił, gdyby Paweł Sołtysiak nagle zaryzykował, stwierdził, że kopiemy onside kick. Grał już dzisiaj czwartą próbę na swojej połowie i to głęboko na swojej połowie. No, a wychodzi im kompletnie wszystko dzisiaj. No w tym momencie tak naprawdę sami nie wiemy, czego się spodziewać, bo po tym jak ten mecz się rozpoczął, my nawet nie wiedzieliśmy, co mamy powiedzieć, bo... tutaj opóźnienie wynika z tego, że nie było Czenkru na boisku, no a są oni bardzo istotną częścią, bez której nie może odbyć się to prawda. No, ktoś musi też przesuwać ten bardzo ważny łańcuch, który widać do góry na Państwa ekranach, który oznacza 10 yardów oraz próbę. No, tak czy inaczej, no myślę, że nie byłbym zszokowany, jakby nagle Owls postanowili kopać onside kick, choć z drugiej strony dzisiaj te kickowe mieli naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeden na touchback, a drugi no, zatrzymał się po akcji powrotnej na 7-8 yardzie. No tutaj touchback, patrząc na to, jak radzi sobie Return Panthers Wrocław w tym finale, no to touchback może nie być najlepszą opcją. Może warto by było kopnąć piłkę Dawid na powrót. Dawid Brzozowski jednak od kopnięcia jak najdalszy. Zobacz, nie to, że świetnie biega, to jeszcze naprawdę kopię. Teraz wypuszczam piłkę returner. Są dobre bloki od zawodników z Wrocławia i to jest też bardzo dobra akcja powrotna pomimo tych początkowych problemów, gdzie piłka gdzieś tam tańczyła w dłoniach returnera i teraz bardzo ważne posiadanie, jeśli Pantery zdobędą teraz przyłożenie, no to będzie jeszcze naprawdę ciekawe, kto wie, jeden przechwyt pick six i mamy znowu wielki mecz. Mamy teraz 35 yard, dobra pozycja startowa, jeżeli coś ma się udać, no to musi się udać w tym drive'ie. Jednak nie ma Mateusza Wojakiewicza, Damian Majchrowski cały czas na rozegraniu, były koszykarz swoją drogą, Damian Majchrowski, 2 podania na przełożenie w półfinale najpierw do Franciszka Gładkiego, a później do Pawła Łyszczarza. Gładki, no miał już dzisiaj jednego dropa, teraz indywidualna akcja biegowa i 4 yardy zysku. Niezły początek, 4 yardy zysku, 2 i 6, teraz zobaczymy, czy Panthers po prostu potrzebowali jakiegoś takiego małego startu po to, by zrobić big play, czy też będzie to zapowiedź metodycznego zdobywania yardów podczas tego drive'u. Zbiega z boiska Nikodem Kałwa, który ma już jedno przełożenie w tym w Final Four, także biega z piłką, ale zdecydowanie częściej jest oddelegowany do blokowania. Tutaj mamy bunch formation, ona się różni od tripsa tym, że zawodnicy są bardzo blisko siebie. Tutaj mamy od razu QB draw, ucieka jest na zewnątrz. Wspaniała akcja biegowa Panthers i tego potrzebowali. Widzisz, rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że Wojakiewicz bardzo dobrze biega jako rozgrywający. I 2 pierwsze akcje w drugiej połowie to są biegi rozgrywające.
No tak, no tutaj dobra decyzja, dobry play calling na początek tej drugiej połowy daje szybkie podejście pod red zone przeciwnika drużynie. O, troszeczkę się rozpędziłem, bo to jest 40 yard, jeszcze troszeczkę brakuje do tego red zone'u, ale jedno, dwa dobre zagrania i może uda się w końcu znaleźć w polu punktowym Bielawy Owls. Pierwsza próba na linii 40 yarda, ale zobacz, dość szybko przeniesie się też dzięki dobrej akcji powrotnej na połowę Owls. Teraz kolejny raz odrzucenie i to jest naprawdę mocne uderzenie w Grzegorza Pająka z numerem 25, ale kolejna ciekawa próba biegowa, zdobyte 4 yardy. Tak, bardzo dobry tackle, bardzo można powiedzieć kontaktowy, bardzo kolizyjne tutaj zderzenie zawodników. No Owls nie biorą jeńców w tym meczu zdecydowanie tutaj. Każde uderzenie boli, grają bardzo agresywnie. Druga próba i 6 yardów i to będzie free play, bo jest flaga przeciwko Owls. Tam numer 8 poruszył się na linii wznowienia akcji. To podanie jest kompletne i to będzie pewnie kara odrzucona i pierwsza próba. Dawid Witwicki poruszył się na linii wznowienia akcji, ale to jest naprawdę dobra seria ofensywna dla gospodarzy. Tak, był to offside i kara jest odrzucona. Podanie kompletne daje Panthers zostać pierwszą próbę i są oni już dosłownie na skraju red zone. Tak, blisko czerwonej strefy i chyba, jeśli się nie mylę, ani razu w tym spotkaniu nie byli w czerwonej strefie Panthers Wrocław. To jest newralgiczna pozycja na boisku w futbolu amerykańskim. Boisko jest dużo mniejsze teraz, nagle jest mniej opcji, play calling jest znacznie bardziej istotny w tym momencie, zwłaszcza żeby zdobyć to przyłożenie, false start. Jest false start i jeszcze do tego zły snap i 5 yardów kary. Będzie pierwsza próba i 15 yardów w takiej sytuacji dla Panther. Bardzo niepotrzebna sytuacja. Druga próba. Druga próba dla Panthers Wrocław. Znaczy druga próba tak naprawdę rzeczowo, ale pierwsza próba i 15 yardów będzie teraz bunch z lewej strony. Czekają na zagrywki receiverzy po lewej stronie rozgrywającego. Zobaczymy, czy będzie rollout w lewą stronę i rzut do jednego z tych zawodników, którzy stoją tak blisko siebie. Mamy snap, mamy ucieczkę do środka pokietu, jest podanie i Franciszek Gładki nie łapie tej piłki, nie miał szans złapać tej piłki, była ona zbyt krótko rzucona, nie doleciała do niego. No i to podanie jest niekompletne, będziemy mieli drugą próbę i 15 yardów. Bo jest nadal spokojnie na sideline poza linią boczną Panthers Wrocław, teraz znów zmiana za Gładkiego. Wchodzi Nikodem Kałwa. Teraz można się spodziewać na pewno tutaj są dwie opcje, tak? Biegowe, no trzy. Biegnie rozgrywający, biegnie Grzegorz Pająk albo Nikodem Kałwa, chociaż Kałwa z części, tak jak mówię, oddelegowany do blokowania i jest nominalnym fullbackiem w takiej sytuacji. Druga próba, 15 yardów, tak jest, Kałwa blokuje, ale ostatecznie blokuje też Pająk, akcja biegowa rozgrywającego i będzie trzecia próba i 10 yardów dla Panthers Wrocław, nie, nawet 12 yardów do przejścia. Teraz Franciszek Gładki wchodzi za Nikodema Kałwę. Trzecia próba i 12 yardów teraz dla Panthers Wrocław, ale tu jest głośno, kibice z Bielawy biją w bębny, mają także wuwuzele. Jest tu naprawdę głośno i w tym momencie no Panthery mogłyby być nieprzyzwyczajone do tego, że na swoich włościach tak naprawdę przy takich trudnych sytuacjach czują się jak na wyjeździe. Trzecia próba jest motion, będzie jednak podanie, Majchrowski ucieka przed sakiem, w końcu biegnie sam jeszcze, jest bardzo dobry blokicz, to będzie pierwsza próba i chyba zabraknie tam jednego yarda, ależ powalczył teraz Damian Majchrowski. Tak, będzie to bodajże czwarta próba i jeden,
Czy też może sędziowie dadzą ten taki spot? Nie, będzie to czwarta próba i pierwszy yard. I zobaczymy, czy w tej sytuacji Panthers, nie no, Panthers ewidentnie kopnięcie będą... z pola nie ma żadnego sensu, nie ma sensu przy takim wyniku, trzeba gonić, a ta seria ofensywna jest naprawdę obiecująca i jest najlepsza jak dotąd w tym spotkaniu, bo nawet jeśli w pierwszej połowie przechodzili już 80 yardów, to gdzieś tam były faule, przewinienia po stronie Owls, a tutaj wszystko praktycznie zdobywają sami. Czwarta próba jest akcja, bieg pierwsza przez próba. Środek, udało się. Pierwsza próba dla drużyny Panthers Wrocław. Bardzo mocny bieg środkiem, old school football w wykonaniu Panthers Wrocław, fizyczne wejście przez D-line przeciwnika, no i będziemy mieli już te... 15 yardów tylko do pola punktowego, prawie 4 minuty już minęły z tej trzeciej kwarty, długo trwa ta seria ofensywna i jeśli ona nie zakończy się zdobyciem punktów 7 bądź 8 przez Panthers Wrocław, to będzie można mówić naprawdę o wielkiej, wielkiej stracie. Mamy teraz dwóch receiverów z lewej strony, single receiver z prawej, pistol formation. Jeżeli chodzi o rozgrywającego, trzech liniowych ofensywnych, czekamy na snap, czekamy na decyzję. Mamy tutaj niski snap, będzie dropback, podanie w endzone, zobaczymy, czy będzie to... Tak, złapana! Jest złapana piłka, jest touchdown Panthers Wrocław! No, tego potrzebowali. Tak, świetna seria ofensywna Panthers Wrocław, zakończona kapitalną akcją i świetnym podaniem za kołnierz w pole punktowe, 27-6. Kto to zdobył to przyłożenie? Teraz spróbujemy zerknąć. Już patrzymy, zawodnik. No, trudno nam powiedzieć, te stroje naprawdę nam nie pomagają, jeśli chodzi o identyfikację numerów, ale skupmy się na tym, że mamy touchdown i będziemy mieli podwyższenie za 2 punkty w wykonaniu Panthers Wrocław. Które jest udane! Szaleje teraz ławka rezerwowych Panthers Wrocław. 8 niezwykle ważnych punktów dla Panther, 27-8 i nagle kibice też dostają drugie życie. 5,5 minuty do końca trzeciej kwarty i tutaj tego późnego popołudnia we Wrocławiu znowu robi nam się naprawdę bardzo gorąco. Za chwilę odkopują piłkę wrocławianie i co? Myślisz, że onside kick, czy jednak próba do powrotu tej świetnej gry formacji defensywnej i zatrzymania? No kwestia jest też taka, że w tym momencie w Owls mogliby sobie pozwolić na grę biegową i nawet jeżeli zatrzymaliby, byłoby to 3 and out, czyli tylko 3 próby i odkopnięcie pantem, no mogą zbić ten zegar prawie, że do końca tej trzeciej kwarty, no co nie zostawiałoby do już dużo czasu dla Panthers, które musi zdobyć nadal 19 punktów. Nie wiem, wydaje mi się, że w tym momencie już jest wóz albo przewóz, jest czas na odważne decyzje i tak jak ryzyko podjęli pod koniec pierwszej połowy zawodnicy z Bielawy, to teraz ryzyko powinni podjąć zawodnicy Panthers Wrocław. Tutaj widzimy, ja w tej sytuacji, patrząc na to, jak są ustawieni zawodnicy Bielawy, spróbowałbym onside'u środkiem. To jest sytuacja, gdzie dwaj skrajni zawodnicy... Myślę, że to może być zdecydowanie onside kick. Bielawa też jest chyba gotowa na to rozwiązanie. Tak, tak jest, to jest onside w kierunku Franciszka Gładkiego z numerem 10, dlatego też był ustawiony teraz w tej formacji specjalnej, ale piłka odzyskana przez Bielawę i będą rozpoczynać serię ofensywną już na połowie Panthers Wrocław. No tak, no moim zdaniem dobra decyzja, jednak wydaje też mi się, że mogli spróbować kopnąć w tę pustą przestrzeń, gdzie nie ma, nie było żadnych zawodników z Bielawy Owls i w tej sytuacji piłkę przejmuje kicker, bloki dostaje od zewnętrznych zawodników, no nic, to już jest historią, teraz mamy pierwszą próbę dla Bielawy Owls z 45 yarda, krótkie boisko, 5 minut 37 sekund do końca trzeciej kwarty. Jest na podanie piłki akcja biegowa, Brzozowski, kapitalny cutback jest zatrzymany, widzisz. Pociągnięty za koszulkę, nadal utrzymywał się na nogach, ale drugi z defensorów uderzył go i nie ma zysku yardowego, a zaczął całą akcję Karol Niechwiadowicz z numerem 18, będzie druga próba, 10 bez zysku yardowego, niewiele ponad 5 minut do końca trzeciej kwarty. No tak, no w tej sytuacji no jest to, czego brakowało przez tak naprawdę te trzy kwarty dotychczasowe, czyli zatrzymanie
gracza z piłką już na linii wznowienia. Ten pierwszy tackle będący skutecznym. Zobaczymy, czy będzie to leitmotivem całego jest drive'u. Jest blitz na rozgrywającego, ucieka jeszcze przed pass rushem, ale podanie niekompletne. To wszystko dzięki tej presji. Trzecia próba i 10. No, słuchaj, patrząc na reakcję ławki rezerwowych Panther po zdobyciu tego przełożenia, a zwłaszcza konwersji za 2 punkty, zobacz, jacy oni są naładowani energią. Teraz ta ławka rezerwowych, ta linia boczna po prostu żyje. Trener główny Kuba Samel cały czas bije brawo, pokrzykuje. Widać nawet po zachowaniu teraz formacji obrony, jak istotna jest teraz ta seria ofensywna i kto wie, może tu się kompletnie odwróci nam ta gra w tej drugiej połowie. Bardzo istotne jest też to, że minęła tak naprawdę tylko minuta, bo jest 4 minuty 49 sekund, więc nawet mniej. Tak, te niekompletne podanie pozwoliło na brak straconego czasu. Trzecia próba, wysoki snap, jest uderzenie i bardzo daleko do pierwszej próby. Będzie 4 i 7 i to jest znowu pytanie, no, czy będzie grał Paweł Cołtysiak? No myślę, że będzie tutaj. Wydaje mi się, że patrząc na przebieg tego meczu, albo będzie grał, może zdecyduje się na ten wcześniej wspomniany quick kick, ale no też to jest sytuacja 4 i 7, 4-8, także podobna do tej poprzedniej, tylko z faktem 4. próby, nie zaś odległością. Zobaczymy, na razie są w hadlu. Zawodnicy Bielawy Ols, zawodnicy Panthers Wrocław czekają już, mając w głowie wskazówki od trenerów, mając w głowie zagrywkę, czekają na to, co zrobić, aby wykonać swoje zadanie. Mamy snap, snap jest dosyć Dymkowski wysoki. Dymkowski jest rollout znowu na lewą stronę, będzie indywidualna akcja, jest powstrzymany! Jest powstrzymany, zdobył około 2 yardów, ale to jest bez znaczenia. Kolejny sukces Panthers Wrocław i to jest ta defensywa, którą widzieliśmy wczoraj. Prawie każdej akcji na boisku pojawia się atak gospodarzy 28 do 7. No i minęło niecałe 1,5 minuty. Tyle trwała cała seria ofensywna Bielawy. Tak jak Bielawie wychodziło w tym meczu dotychczas wszystko, tak teraz szczęście, no i umiejętności uśmiechnęły się do zawodników z Panthers Wrocław, ponieważ nie dość, że nie musieli wykorzystywać żadnego timeoutu. Bielawa nie zdobyła żadnego punktu, to mają nawet 3 minuty znowu i 51 sekund. Znowu bunch formation, będzie podanie, jednak ucieka z kieszeni, to jest sak! Bardzo dobra akcja, tego potrzebowali teraz bielawianie, Dawid Sikora. Tak, no tutaj nie udało się niestety rozgrywającemu Panthers Wrocław uciec przed tym pass rushem. No i mamy sak, druga próba i jakieś 10,5, 10 i 3/4 yarda do przejścia. Defense udaje się Panthers na zasłużony odpoczynek, ale na pewno nie jest to ostatnia sytuacja, gdzie będą musieli zatrzymać Bielawę. Znowu bunch formation, będzie screen, tak jest screen, szansa na dobre bloki, to jest dobra akcja, około 10 yardów zysku, ale też jest flaga już po akcji. Franciszek Gładki leżał na murawie, przybył piątkę z Oskarem Wypychem i właśnie tam też powędrowała flaga. Myślisz, że ta piątka była nielegalna? No nie, no myślę, że żadna piątka tutaj nie jest nielegalna. Czekamy na decyzję, w sensie, że tam jakiegoś holdingu nie było. Tak, holding. Holding właśnie Franciszka Gładkiego, jest to powtórzenie drugiej próby, ależ bolesna teraz kara dla Panthers, bo naprawdę dobra akcja, zdobili około 10 yardów, teraz druga próba jest i 13 zamiast 3 i 1 mniej więcej. Zobaczymy, jak na tą decyzję, na tą sytuację zareagują zawodnicy Panthers Wrocław, czy otrząsną się i zdobędą te yardy potrzebne do pierwszej próby. Tym razem bunch formation po prawej stronie rozgrywającego, po raz kolejny niski snap i to wykorzystuje nie kto inny jak numer 70 Dawid Sikora, drugi jego sak w tej serii ofensywnej. Będzie trzecia próba i 15 yardów do przejścia. O, tylko w tej sytuacji pasówka, może jakiś screen, na który złapie się lead z drużyny z Bielawy. Nic innego nie przychodzi mi tutaj do głowy. No, rano w tym momencie raczej nie zobaczymy. Ale też nazwisko Sikora, jeśli chodzi o grę w linii defensywnej w polskim futbolu, naprawdę zobowiązuje. Pozdrawiamy oczywiście braci Sikorów, też kawał historii futbolu
w Polsce. Wracamy do spraw bieżących. Trzecia próba. Pierwszy raz w tej serii ofensywnej jest pistol formation i tu będzie play action. Wyrywa się przed sakiem Majchrowski, podaje piłkę. Jeszcze jest szansa na zdobycie yardów. Jeszcze 5, 6, 7. No to i tak zdobyli maksa chyba, ile się dało w tej akcji, bo ta akcja na to, tu naprawdę mogła się wszystko już zakończyć. Jakieś 2-3 yardy za linią zdobienia akcji po saku. No tak, no widzimy, że ta akcja stawała się z gorszej, bardziej beznadziejna. No ale zawodnicy Panthers siłą woli, siłą mięśni jakoś przedostali się do 40 yarda, co daje czwartą próbę i 8 yardów do przejścia. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to wóz albo przewóz w tym momencie. Czwarta próba, 8 yardów, znów bardzo szeroko rozstawieni zawodnicy Panther, ale do tego już przyzwyczajeni. Bardzo duża wiara pokładana w linię ofensywną Wrocławia, także running backy są uczeni bardzo dobrego blokowania. Znów strasznie niski snap, jest to zagranie zmyłkowe, podanie niekompletne, ale znowu wszystko zaczęło się od bardzo złego wznowienia i to gdzieś sekunda stracona, trzeba było podnosić piłkę. Franciszek Gładki, który był quarterbackiem w tej akcji, podawał piłkę, musiał jeszcze bać się zerknąć, czasem nie uciekać jednak przed tą piłką, znaczy przed sakiem, przed presją i ostatecznie strata posiadania piłki po stronie Panthers. No tutaj zostało już tylko minuta i 7 sekund w tej trzeciej kwarcie. Moim zdaniem bardzo dobry play, bo nie mieliśmy jeszcze takiego zagrania ze strony Panthers Wrocław przez cały turniej. Mogło to zaskoczyć Bielawę, no ale te fundamentals, te proste sprawy, które powinny być oczywistością, tutaj się pokomplikowały. Teraz czas na jakąś stratę po stronie Owls, wymuszenie jej przez defensywę Panthers. Znowu akcja biegowa rozgrywającego, no i zobacz, znacznie lepiej teraz to wygląda. Tomasz Dymkowski zysk około 2 yardów, no i na pewno nie jest to przełożenie, a przecież 3 akcje na przełożenie po indywidualnych akcjach biegowych tego zawodnika, który naprawdę imponuje formą. Druga próba 8 yardów, no i mają to, co tak naprawdę powinni chcieć zawodnicy z Bielawy, czyli zegar, który coraz mniej sekund pokazuje. 33 sekundy do końca trzeciej kwarty, także ta akcja będzie pewnie ostatnią w tej części spotkania. Druga próba i 8, no to co, pewnie znowu bieganie i kończymy tę kwartę, chociaż tu jest jednak podanie przerzucone i też blisko interception. Szymon Romanowski, 2 przechwyty, przechwyt w tym Final Four, jeden też przechwyt w sezonie regularnym, jeden z liderów defensywy, on wie, że był blisko, ale tutaj też przerzucony Krzysztof Dymkowski, trzecia próba. Tutaj Szymon jak najbardziej umiejętnościami, no i też warunkami fizycznymi byłby w stanie złapać tę piłkę, jednak wydaje mi się, że słusznie podjął decyzję o tym, aby do końca kryć swojego zawodnika. To jest najważniejsze w tej sytuacji. Trzecia próba i 8, znów empty set, Oskar wypych w motion, ale akcja biegowa rozgrywającego i to będzie pierwsza próba dla Bielawy. I czy przyłożenie? Nie, wyrzucony poza linię boczną w okolicach 5 yarda od pola punktowego, ale Tomasz Dymkowski to jest naprawdę zawodnik klasy światowej. No, zdecydowany MVP tego spotkania, jak i całego turnieju w moim mniemaniu. 7 sekund zostaje w tej trzeciej kwarcie, 27 do 8. No i Bielawa ma pierwszą próbę i 3,5-3 yardy do przejścia, aby zwiększyć ten wynik do 33 i możliwe też 35 do 8. Bardzo blisko teraz pola punktowego Bielawa Owls, ale następna akcja już za moment, to jest koniec trzeciej kwarty. Pusty los, a nie. 158!
zapraszamy po obie nagrody. Drugi numer zwycięża to 107! 107! Przed nami ostatnia kwarta finału rozgrywek juniorskich. Bielawa Olsz, pierwsza próba na linii trzeciego jarda. Jest tutaj przekazanie, problemy ostateczne z przekazaniem tej piłki i wielka strata jardowa Bielawy Olsz. Szymon Romanowski wszystko to przeczytał. Strata około 15 jardów przez Dawida Brzozowskiego, ale były znowu tam problemy ze snapem. Mi się wydaje, że jest to... jakby no jeden z aspektów, który cały czas tutaj się przewija, czyli te braki w tych fundamentalnych kwestiach jak snap, jak false starty, jak offside, jak przywiązanie uwagi do tych spraw elementarnych. No, tutaj mamy dowód na to, że bez tego nie ma szans na udaną akcję. Druga próba i 16-17 yardów do pola punktowego. Po raz kolejny shotgun. Bardzo dobrze czuje się w tym ustawieniu Tomasz Dymkowski. Jest podanie w pole punktowe, złapane to z przyłożenie! Krzysztof Dymkowski jest i touchdown. A Tomasz Dymkowski, no muszę przyznać, że przypomina mi trochę Krzysztofa Wydrowskiego z najlepszych czasów, tylko że tu on jeszcze lepiej biega tutaj. Mówisz o receiverze? Nie, mówię o rozgrywającym. A, bo powiedziałeś Krzysztof Dymkowski. Znaczy Krzysztof Dymkowski zdobył przyłożenie, a Tomasz Dymkowski. Tomasz Dymkowski. Właśnie jak powiedziałeś Krzysztof Wydrowski i wide receiver w jednym zdaniu, no to coś mi się nie zgadzało. No ale tak, no 9 minut. No ale pamiętajmy, że Krzysztof Wydrowski także swego czasu grał jako wide receiver przecież. I oczywiście pozdrawiamy Krzyśka. W każdym razie jest 33-8 dla Bielawy i nagle wielka cisza. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu teraz podwyższenie za 2 punkty. Dobry snap i od razu slant. Piłka jest zbita. Świetne zagranie defensora. 33-8 i do końca meczu równe 9 minut. Zobaczymy, czy w tej sytuacji, jeżeli dobrze dysponowany kicker Bielawy Olsz zdecyduje się kopnąć tę piłkę odpowiednio daleko, będziemy mieli touchback, no czy też pozwolą Panthers na jakikolwiek return w tej sytuacji. Cóż, no, nie za bardzo wiem, czy jest jakaś recepta na to, aby te losy tego meczu jeszcze się odwróciły. 33-8, 9 minut do końca i tak naprawdę Bielawa nawet nie dała żadnego powodu, żeby tutaj wierzyć w jakieś interception, w jakieś fumble, mało takich bardzo ryzykownych zagrywek, pomimo że to jest ostry, taki agresywny play calling, prawda, po stronie Owls, ale jest dobre wykonanie i teraz co, pewnie znów naprawdę daleki wykop, zauważył, że returnerzy ustawieni nawet 10 yardów przed polem punktowym, gdzie wcześniej stali 20 yardów, o i właśnie teraz lżejsze odkopnięcie piłki, przekazanie teraz przez Gładkiego przy akcji powrotnej i ostatecznie koniec akcji na 30 jardzie. Niezły pomysł, jednak zawodnicy z Bielawy, ten kick-off team był ewidentnie na to przygotowany, no i nie było tutaj jakiegoś big playa, jakieś 12-13 yardów zysku dzięki tej zagrywce. No i ofensywa Panthers Wrocław będzie zaczynała swój drive z 31 yarda, pierwsza próba 10 yardów Panthers Wrocław. Zobaczymy, może sztab trenerski Panthers zdecyduje się na to, by teraz zagrać bardziej górą, bardziej pasami. Mamy trips z prawej strony. Znowu niski snap i teraz podanie jest niedokładne do Franciszka Gładkiego. No ciągle jakoś tak trochę się czepiamy tego, no ale później z tego wynikają gdzieś problemy, bo to wyraźnie była akcja, gdzie można było zdobyć te 7-8 yardów. Franciszek Gładki urwał się obrońcy. No tak, no jednak
Poduję pewnymi dłońmi w tym spotkaniu, Franciszek Gładki. Nawet przy tym kick-offie ta piłka nie jest złapana czysto. Mamy nadzieję, że nie będzie to czymś, co dotknie także innych receiverów. Druga próba i 10 Gładki in motion po raz kolejny. Niski snap, jest dalekie podanie i jest przechwycony. Nie. Bardzo bliski teraz interception, Martin Sobociński. Niezła decyzja tutaj. A, mamy flagę na boisku. Być może był to free play. Zaraz się przekonamy. Był to dobry rzut. Dobra akcja Panthers Wrocław. No, ale też bardzo dobre zachowanie defensywy Bielawa Osk. Ta flaga będzie w kierunku Panthers. Ona będzie odrzucona. Także zaraz dowiemy się, za co była ona odrzucona. No tak, no w momencie, kiedy jest podanie, kiedy QB rzuca piłkę do przodu, tylko określona ilość zawodników może wybiec i oczekiwać na podanie. W tym wypadku była to jedna osoba za dużo. No i niestety Panthers Wrocław muszą zadowolić się trzecią próbą i 10 yardami. Flips right, single receiver z lewej strony. Czekamy na akcję, głośno na trybunach jest. Hard count snap, jest nisko po ziemi, ucieka na lewą stronę, tutaj ucieka przed sakiem, jednak zaraz zostanie powalony rozgrywający Panthers Wrocław. Będziemy mieli czwartą próbę i 8 yardów. Niestety Majchrowski w tym momencie nie poradził sobie z tym naporem przeciwników ze strony Bielawy. No i no, jeżeli wcześniej byli zawodnicy Panthers pod ścianą, to teraz są do niej bardzo mocno przytuleni. No i czekamy, czy jakoś wyjdą z tej presji. Ale zawsze można ścianę przebić, więc tu jeszcze wiele może się wydarzyć, chociaż czas płynie 8 minut do końca tego meczu. I czwarta próba głęboko pod polem punktowym. Panthers znów niski snap, Majchrowski, jest podanie na skrzydło. Piłka podbita po raz kolejny, o matulu! Piłka podbita przez Sobocińskiego, już widzieliśmy dzisiaj taki chwyt, później drop receivera Panthers Wrocław i na boisku pojawia się teraz formacja ataku Bielawa Ols. No tutaj mieliśmy kopię sytuacji z pierwszej połowy, kiedy ten catch Panthers Wrocław był skuteczny właśnie po podbiciu przez defensive backa. Nie wiem, no wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli Bielawa Owls nawet nie zdobędzie punktów, ale zbije trochę czasu, no to zbliży ich to bardzo, bardzo do ostatecznego zwycięstwa w tym meczu. Jest teraz motion Krzysztof Dymkowski, bardzo dobre bloki m.in. Brzozowskiego i kilkanaście yardów zdobytych, jest pierwsza próba. Leży też na murawie. Jeden z zawodników zwija się z bólu. Sikora. Jest to, nie, to nie Panthers Wrocław. Już tak spojrzałeś po butach. Tak, tak, no te buty mnie zmyliły. Na szczęście podniósł się o własnych siłach. Jest to Michał Sudo, nominalny defensive back, 2 interceptions w tym sezonie. Na jego miejsce pojawia się Michał Bieżuński z numerem 8, ten z kolei w takich cytrynowych butach. Pierwsza próba i 10 yardów już w czerwonej strefie przed polem punktowym Panthers Wrocław. Zobaczymy, czy tutaj wydaje mi się, no może ten taki QB sneak. Może jednak jakiś tam run. Będzie podanie, jest sak! Ależ teraz tego potrzebowali wrocławianie. Tak, o, 7 minut 20 sekund na zegarze do końca tego spotkania, 8 do 33. Sak. Wydaje mi się, że w tym momencie, no, jeżeli chodzi o Panthers Wrocław, no to trzeba się cieszyć z każdej udanej zagrywki, każdego pozytywnego aspektu, jaki można jeszcze wyciągnąć z tego meczu. Druga próba, 15, poniżej 7 minut do końca.
tego spotkania intensywnie rozgrzewa się poza linią boczną Mateusz Wojakiewicz, rezerwowy rozgrywający Panthers Wrocław. Ciekawe, czy to oznacza, że niedługo zobaczymy go na boisku, czy po prostu rzuca sobie teraz piłkę, żeby nie patrzeć tylko na to, co się dzieje na murawie. To jest wielki, ogromny stres. Druga próba i 15 yardów teraz do przejścia. No zbija czasy do maksimum. Dymkowski gra jak weteran naprawdę dzisiaj. Dymkowski podanie i niewiele za mocne do Szymona Falkowskiego z numerem 17. No, tutaj chcieli jeszcze postawić kropkę na D, długim podaniem zdobyć ten touchdown. Mamy trzecią próbę i ja mam taką cichą nadzieję, że może jak nie uda się przejść, no to może spróbują kopnąć. Według danych, jakie otrzymaliśmy też przy tym Final Four od sztabu szkoleniowego Bielawa Owls do tego turnieju finałowego, Tomasz Dymkowski podchodził z liczbą 39 meczów na karku. Pamiętajmy, że to jest cały czas junior, czyli to jest jego 41 mecz w karierze, więc jest weteranem wśród juniorów, na dobrą sprawę generał SUF. I teraz jest trzecia próba, bardzo dobry rzut i jest piłka złapana przez Wypycha, zabraknie do pierwszej próby około 5 yardów. Ale też ważna informacja dla SUF, zegar tyka. Ja bym kopał. Bardzo, bardzo dobra pozycja, można sobie machnąć nogą, kopnąć. No, z drugiej strony, nawet jeśli się nie uda zdobyć teraz tej pierwszej próby, to całe boisko mają Panthers do przejścia. Ja wiem, ale ja i tak bym kopał. Oczywiście, że tak. Dawid z Pańczyszem, już rozmawialiśmy wcześniej, kopałby tak, że na bramkę z 70 yardów i będzie przerwa na żądanie. Jedna z najważniejszych akcji tego meczu, chociaż o tym wspominaliśmy już chyba kilkukrotnie. Czwarta próba, 5 yardów do przejścia w Red Zone Panthers Wrocław. No teraz niezły, nie najgorszy. Tutaj, nie bardzo. Ale jeszcze była gra przerwana chyba przed akcją. Nie, to sędziowie zakończyli akcję tak, żeby komuś się tu krzywda nie stała. Więc bardzo dobra seria defensywna Panther, zatrzymani rywale. 5 minut 40 sekund do końca tego spotkania. 4 przyłożenia przewagi po stronie SUF. No, czego potrzebują Panthers? Szybkiego przyłożenia teraz, później odzyskanego onside'u. No, nie ma rzeczy niemożliwych. Wiedzą coś o tym New England Patriots, wiedzą coś o tym Atlanta Falcons, sławetny Super Bowl 28-3, na jakieś 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty ostatecznie po dogrywce wygrywają Patriots. Zobaczmy, jak będzie tutaj. Pierwsza próba, 10 yardów i 4 wide receiverów po stronie Panther. Będzie teraz podanie krótkie, futbolówka jest złapana, ale zabraknie. Fumble. Do pierwszej próby jest fumble, piłka Bielawy. Tak jest, to jest fumble i to jest strata piłki po stronie Panthers Wrocław. Bielawianie pod koniec tego turnieju wymuszają stratę po stronie Panthers Wrocław i to chyba będzie gwóźdź do trumny. Jeszcze prezes Panther Michał Latoś pokazuje, że odbiorca był najpierw na ziemi i dopiero później stracił piłkę. No, sędziowie raczej już swojej decyzji nie zmienią. 5 minut 30 sekund do końca, 33-8 prowadzi Bielawa. No tutaj tak jakby Bielawa dała cukierka Panthers, by zaraz go zabrać, zanim zdążyli rozpakować zawodnicy Panthers i go zjeść. No i teraz jeszcze być może uda im się zdobyć punkty. Mamy motion z lewej strony.
Jest wysoki snap, mamy podanie na zewnątrz, jest prawie interception. Jajajaj, teraz było bardzo blisko, tutaj straty piłki, no okazuje się jednak, że teraz mogli tego cukierka wyrwać z gardła rywalom, z kolei wrocławianie, będzie druga próba dla Bielawy. I zobacz, cały czas agresywny play calling, gdzie spokojnie mogliby tu biegać, zbijać ten czas. No grają jak Atlanta Falcons, ale to chyba jednak trochę czasu zabraknie, żeby nadrobić ten wynik. No tak, nie jest może to najbardziej roztropne. No Atlanta też robiła to pod koniec trzeciej kwarty. Tutaj mamy już tylko 5 minut 26 sekund w tej czwartej kwarcie. Też mi się wydaje, że jest to taki statement ze strony Bielawy, która chce pokazać swoją dominację nad zespołem z Wrocławia. Jest wznowienie i to jest sak, nie urywa się Dymkowski, pokazuje, przekazuje jeszcze piłkę do Krzysztofa Dymkowskiego, kolejne bloki po stronie Owls i stworzyli pierwszą próbę z niczego, ale wyśliznął się teraz Tomasz Dymkowski. No, tutaj uciekł przeznaczeniu. No tutaj prawie już mieliśmy sak, zanim w ogóle doszło do wymiany pomiędzy running backiem a QB. Po tym jak ona się udała, no to już odwrócone boisko, bieg na zewnątrz, no i pierwsza próba dla drużyny z Bielawy. Właśnie minęła 5 minuta tej czwartej kwarty, ostatnie 4 minuty 55 sekund w tym spotkaniu, 8-33, 2 timeouty, Panthers Wrocław, 3 timeouty, Bielawy Owls. Słyszymy głośny doping z trybun dla defensu wrocławian. Delay of game będzie w tym momencie, bądź też false start, jeśli chodzi o Bielawę. O, zaraz usłyszymy decyzję sędziego. Problemy przy snapie z drużyny Bielawa Owls. Całość kończy się 5 yardami straty dla drużyny, która jest już tak naprawdę na ostatniej prostej do zdobycia złotego medalu i zamknięcia jednocześnie tego sezonu Ligi Futbolu Amerykańskiego. To jest ostatni oficjalny mecz rozgrywek w roku 2018. Pierwsza próba i 15 yardów teraz do przejścia. Dymkowski rzut na lewe skrzydło, ale incomplete, to nie mogło się udać. Jakub Halicki z 20 był tam też i pilnował receivera. No, tak zwany niedolot ze strony rozgrywającego Tomasza Dymkowskiego. Nie wpłynie to na naszą ogólną ocenę tego zawodnika w tym meczu. Jednak jeżeli chcieli postawić tę kropkę nad i w tym meczu, to to podanie powinno być kompletne. Mają na to jeszcze jakieś 2-3 próby. Zawodnicy z Bielawy teraz rozstawiają się szeroko. Dwóch receiverów z lewej strony, single receiver z prawej strony. Czeka na snap i mamy tutaj snap, mamy dropback, mamy podanie dalekie w endzone. Czy będzie podanie, czy też będzie interception? Nie, zbita piłka przez defensive backa Panthers Wrocław i będziemy mieli trzecią próbę i 14-15 yardów. Tutaj wydaje mi się, że wide receiver Bielawy Owls mógł troszeczkę powalczyć o tę piłkę. Bezpieczne, zachowawcze tutaj podejście defensive backa Panthers Wrocław. Zbija tę piłkę, nie pozwala na to, aby była jakiekolwiek szansa na złapanie. No i mamy trzecią próbę. Bardzo głośny doping. No wiesz, biorąc pod uwagę też figle, jak jest płata dzisiaj ta piłka, gdzie odbija się od rąk defensorów, później ląduje w rękach skrzydłowych. Mamy pierwszą próbę, a to chyba też dobra decyzja. Trzecia próba, kilkanaście yardów do przejścia, jest odrzucenie piłki do tyłu. To będzie podanie Brzozowskiego w pole punktowe. Piłka jest niezłapana, będzie żółta flaga i będzie defensive pass interference. No mówiliśmy w tym meczu, że Brzozowski kopie, biega, gra w obronie i jeszcze brakowało rzucania. No to mamy. No to mamy. No tutaj wyglądało to już od początku na jakiś trick play, ponieważ nie biegł w górę boiska ten zawodnik. Rzucił piłkę. Mamy tutaj defensive pass interference. To jest kara 15-yardowa i będzie tak naprawdę już first and goal, jeśli chodzi o ofensywę Bielawy Owls. Do końca meczu zostały równo 4 minuty. 4 minuty, no i pierwsza próba automatycznie dla Bielawy. No spodziewam się, że raczej ta seria ofensywna zakończy się przyłożeniem
33 do 8 dla Sufno. Pora nocna, najlepiej się w niej czują. Teraz jeszcze jest akcja biegowa, nic z tego, kilka yardów zysku, będzie druga próba. Druga próba i 7 yardów, tak jak to było przed chwilą. Czas leci już nieubłaganie, już tylko 3 minuty 40 sekund na zegarze. Miałeś chyba rację co do tego, że to sowy były najlepiej przystosowane do tych świateł reflektorów, do tego nocnego meczu. 33 do 8. Tak. 3 minuty 20 sekund do końca. Cóż, naprawdę nic się nie wydarzy, ale kibice cały czas głośno dopingują jednych i drugich. Fantastyczna atmosfera dzisiaj we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Problemy z tym snapem i jest sak, ale no równie dobrze sędzia mógłby się tutaj pokusić o grounding po stronie Bielawy. Kwestia właśnie, czy ten sak był wcześniej. Znaczy no w takiej sytuacji, jak już jest praktycznie na ziemi rozgrywający i nawet rzuci tę piłkę, sędziowie dają sak w miejscu, gdzie to się wydarzyło. No, żeby był grounding, to chociaż musiałaby być próba jakiegokolwiek rzutu, to było bardziej jakieś takie pozbycie się tej piłki. Jedyne, co mogliby powiedzieć, to, że był to fumble. Nie wiem, no teraz będziemy mieli trzecią próbę, no i sami cofają się zawodnicy z Bielawy aż na 14 yard. Trzecia i 14, dwóch receiverów szeroko, będzie dropback, mamy dalekie podanie. Będzie podanie w pole punktowe, Dymkowski, piłka jest złapana i to jest chyba przyłożenie. Nie, będzie, nie. I będzie down na pierwszy. Tak jak w NFL można złapać piłkę, spaść na ziemię, wtoczyć się, wstać, biec dalej. Tutaj na zasadach uniwersyteckich gramy w polskiej lidze. No i w momencie, kiedy zawodnik upada na ziemię, akcja się kończy. Zresztą co sezon mamy w futbolu zawodowym, czyli w NFL, takie sytuacje, że na przykład pierwszoroczniak, debiutant w defensywie widzi, że zawodnik ofensywnie łapie piłkę, upada, nie dotyka go, bo myśli, że już jest przerwana akcja, ten wstaje, biegnie dalej, zdobywa przyłożenie, bo zapomina się po prostu o tym, tak samo jak w NFL trzeba mieć dwie stopy w polu przy złapaniu piłki. Tutaj wystarczy jedna, będzie czwarta próba, ale jeszcze wcześniej timeout, minuta i 40 sekund do końca tego spotkania. Chcą przedyskutować trenerzy Rawiało ze swoimi zawodnikami. To przerwa dla Panter, druga. Została im jedna przerwa na żądanie. No, Pantery chcą zrobić wszystko, żeby nie dopuścić Owls do zdobycia 40 punktów w tym finale. Właśnie wydaje mi się, że już to będzie taki punkt honoru dla Panthers, aby nie pozwolić na to, aby ta granica 40 punktów tutaj w tym momencie pękła. Czekamy teraz na to, co zdecydują, co tutaj postanowią trenerzy i zawodnicy Bielawy, jak zdecydują się rozwiązać, czy będą podawać, czy będą biec, czy będą próbować jeszcze jakiegoś trick playa. No, brakuje im tylko jakieś 1.5 yarda do tego, aby ten wynik był powiększony o dodatkowe 6 punktów. Ustawiają się dosyć ciasno, dwóch receiverów po lewej stronie, formacja pistol, jeżeli chodzi o rozgrywającego, czy też nie, to jest tight end. Tutaj mamy motion z lewej strony, mamy podanie na zewnątrz i nie będzie, tutaj mocne uderzenie. Jeszcze na koniec, naprawdę mocne, solidne uderzenie Szymona Romanowskiego, to mogło się podobać i kolejny sukces defensywy. No, defensywa miała różne swoje momenty, zabrakło w ofensywie trochę tej eksplozji, no zresztą 8 punktów też mówi samo za siebie. No, 8 punktów zdecydowanie nie wystarczy na zdobycie pucharu w finałowym meczu. No, 8 punktów dla ofensywy, która zdobywała przeciętnie w sezonie w meczu 42 punkty. No tak, no to pewnie defensywa Panthers Wrocław trochę z niedowierzaniem patrzyła na poczynania swoich kolegów z formacji ofensywnej, spodziewali się po nich czegoś więcej. No ale tutaj mają minutę i 33 sekundy na to, aby pokonać praktycznie całe boisko. Znowu niski snap, ale sporo czasu teraz miał w kieszeni. W końcu musiał uciekać, też dobre krycie w sekundary, prawda? Bo
trzymała ta linia ofensywna, ale nie było komu podać piłki. No tak, jest też coś takiego jak coverage sack, czyli po prostu QB patrzy, rozgląda się, wszyscy są przykryci i przez to, że potrzebuje aż tyle czasu, żeby spróbować podać do któregoś z zawodników, to D-line czy też linebackerzy mają czas na to, aby dobiec do niego i zaliczyć. No zresztą też im dłużej trwa akcja ofensywna, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu padnie jakaś flaga, na przykład za holding. Tak, tak. Znów niski smak, snapy szurający po murawie. Indywidualna akcja to jest rozgrywający Damian Majchrowski. I czy to będzie pierwsza próba? Tak, to jest pierwsza próba. 78 sekund do końca meczu. No tutaj mieliśmy praktycznie kopię poprzedniej zagrywki, z tym, że efekt końcowy okazał się być bardziej korzystny dla drużyny z Wrocławia. Pierwsza próba, mamy teraz trzech receiverów z lewej strony, ucieka. Jest presja ze środka i jest sak. Sak na Damianie Majchrowskim. No jest to kolejny. Jest to tak naprawdę trzeci raz z rzędu wypchnięty z pocketu. Majchrowski w prawą stronę musiał próbować rolloutu. Tutaj niestety nie udało mu się uciec, tak jak w poprzednich dwóch sytuacjach. No i w końcu Bielawa ma ten sak, na który pracowała cały drive. Mamy podanie na zewnątrz, no i nieporozumienie pomiędzy receiverem a QB. QB rzucił ścieżkę, która polegała na zatrzymaniu się i złapaniu przy sidelinie. Wide receiver pobiegł playa, pobiegł prosto. No i mamy niekompletne podanie, trzecia próba i 12 yardów, 46 sekund do końca tego spotkania. Trzecia próba, kilkanaście yardów do przejścia teraz dla Panthers Wrocław. Zobaczmy, czy uda im się zdobyć jeszcze ostatnie przyłożenie w tym spotkaniu. Jest znowu dalekie podanie, zostanie złapane, nie, ani nie jest przechwycone, ani nie jest złapane. Znów piłka leciała w stronę Rafała Pawłuckiego, tego bardzo dobrze zbudowanego skrzydłowego, 197 cm wzrostu. No nie skłamię, jeśli powiem, że wyższy ode mnie o 4 głowy. To dużo osób tak. Czwarta próba i kilkanaście yardów do przejścia dla Panthers Wrocław, 39 sekund do końca tego meczu finałowego. No zobaczymy, no tutaj już pozostaje tylko dalekie podanie w celu zdobycia tej pierwszej próby. No i mamy tutaj doubles. Prawa strona jest tą węższą, niski snap, podanie do... Jest presja, podanie na lewe skrzydło, złapane, ale... Niewystarczające. Zabraknie tego jednego yarda, no chociaż ładny, efektowny chwyt. Ładny, efektowny chwyt, no na chociaż koniec tyle. Tego spotkania 31 sekund, no i pytanie, czy Bielawa będzie chciała tutaj jeszcze śrubować wynik, czy może jednak Victory Formation, ogranie, zdobywanie kolejnych punktów. Zawsze uważam, że w takiej sytuacji nie ma kompletnie żadnego sensu, bo wynik jest już jasny. Bielawa Owls, złotym medalistą LFA juniorów w futbolu dziewięcioosobowym. Srebro dla Panthers Wrocław, brąz dla Lowlanders Białystok. Czwarte miejsce Angels Toruń. I Dawid, gratulujemy tak naprawdę wszystkim juniorom. Ci panowie biegający, walczący, oddający krew za swoje drużyny przez ten weekend, to jest przyszłość tej dyscypliny w Polsce. No, miło patrzeć na zawodników, którzy pomimo tak młodego wieku korzystają z uroków tego sportu. No tutaj nie będziemy mieli Victory Formation. Będzie próba jeszcze grania i mają jeszcze trzy przerwy na żądanie Owls, więc tak naprawdę jednak ten nie. Może potrwać jeszcze długo, dłużej. Nie, nie, jednak nie. Jest Victory Formation. Zegar bije 20 sekund, 19, 18. Bielawa Owls wielkim zwycięzcą LFA 9J. Wielkie gratulacje dla zwycięzców. Oni nie ukrywali, że dla nich ta wygrana jest niezwykle istotna. Dla Panthers srebro to i tak jest wielki sukces, bo Pantery, jeśli chodzi o juniorów, wiadomo, medale są ważne, mistrzostwa są ważne. Wszyscy wiedzą, że Pantery też są dominatorami w ogóle na scenie futbolowej w Polsce, ale najważniejsze, żeby tych młodych chłopaków powoli wprowadzać do drużyny seniorskiej, gdzie będą zastępować weteranów grających od wielu lat, grających dla reprezentacji Polski. Jedni się cieszą, drudzy będą dzisiaj z marcowymi minami wracać do domu, ale ten turniej na pewno też można uznać za udany. Kilka nazwisk spokojnie się wyróżnią.
tutaj. No i chciałbym tutaj wyróżnić kilku zawodników, takich jak Kuba Witwicki, czy też Szymon Romanowski, czy także rozgrywający ze strony Bielawy Owls Tomasz Dymkowski, który moim zdaniem otrzyma nagrodę MVP tego całego turnieju. No i tak jak powiedziałeś, no jeżeli chodzi o sekcje juniorskie, sekcje B, sekcje rezerw w futbolu amerykańskim, to tak naprawdę chodzi o to, żeby nabywać doświadczenia w tych meczach. Najważniejsze są treningi, te mecze są wisienką na torcie, takim przedsmakiem tego, co może czekać zawodnika, który już dostanie się do sekcji seniorskiej i będzie miał szansę zagrać w najwyższej lidze rozgrywkowej, zdobywać to mistrzostwo Polski, zdobywać te sukcesy. Cieszą się teraz zawodnicy Owls, podbiegają do swoich kibiców, no naprawdę mają z czego się cieszyć. Jakub Janiszewski z numerem 46, no podskakuje tak, że gdyby mu to by przeskoczył cały stadion olimpijski, i też obrazek, który zawsze uwielbiamy po meczach futbolowych, to o czym wspominaliśmy na początku tego meczu, przybijanie piątek na środku boiska, gratulacje po ostrej męskiej walce. Teraz jedni i drudzy w kółeczku będą, trwają rozmowy. No, gratulacje dla wszystkich, naprawdę jest się z czego cieszyć, będą świętować, a że jutro 12 listopada większość ludzi w kraju ma wolne, chociaż nie wszyscy, ale szkoły są zamknięte, więc no, wydaje mi się, że może to Piccolo dzisiaj będzie. To Piccolo będzie, myślę, że zdecydowanie mają dwa powody do świętowania, jak już wspominałeś, nasz kraj świętuje w dniu dzisiejszym stulecie niepodległości, a Bielawa Owls świętuje Mistrzostwo Polski Juniorów w tym 2018 roku. Zajęła miejsce drugie, miejsce pierwsze, nagrody indywidualne
teraz na koniec wzniesienie pucharu mistrzowskiego w tym dniu upamiętniającym skuteczne odzyskanie niepodległości przez Polskę. Naprawdę myślę, że ciekawe zakończenie tego właśnie dnia i ciekawe zakończenie rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego w sezonie 2009-2018. Już oczywiście czekamy, myślimy o tym wszystkim, co dziać się będzie w kolejnych rozgrywkach w sezonie 2019, w sezonie, który mamy nadzieję jeszcze częściej gościć w na antenie telewizji i w ekranie, nie tylko, bo chcemy wszyscy razem promować futbol amerykański, chcemy wszyscy razem jeszcze bardziej powiększać naszą futbolową rodzinę. Drodzy Państwo, 2 minutki oczekiwania i zaraz startujemy z ceremonią medalową. Są już tutaj nasi pobiedni. Witamy bardzo serdecznie Hubert Jankowski, reprezentant Radia SK, a także Marcin Wyszkowski, prezes Ligi Futbolu Amerykańskiego. Za momencik dołączy jeszcze jeden gość specjalny, a i będziemy mogli rozpocząć ceremonię medalową. Ceremonię medalową na pierwszy rzut Lowlanders, Białystok brązowy, medal drużyny z Podlasia. To jest też fantastyczny rok dla ludzi z nizin. Mistrzostwo Polski seniorów wygrane tu na tym obiekcie 14-13 z Panthers Wrocław. Teraz brązowy medal po ograniu w meczu o trzecie miejsce Angels Toruń. No naprawdę jest fajna przyszłość przed tą drużyną i miejmy nadzieję, że te żubry podlaskie cały czas będą mocno walczyć i sprawiać różne niespodzianki i sensacje. Prezes LFA Marcin Wyszkowski już tam rozmawia z drużyną Lowlanders Białystok. Za moment będzie też rozdawanie medali. Oczywiście wielkie brawa też dla drużyny Angels Toruń, która zajęła 4. miejsce w tym Final Four, zresztą sam awans Angels Toruń do fazy półfinałowej i finałowej, to jest wielki sukces tej drużyny i nie należy się tutaj zrażać tym, że oba mecze Final Four bardzo wysoko przegrane. To w tym momencie kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Lowlanders, Białystok z brązowymi medalami, które właśnie teraz lądują na szyjach tych chłopaków będących przyszłością futbolu amerykańskiego w Polsce. Za moment też medale dla Panthers z Wrocław, później oczywiście złoci medaliści i nagrody MVP. No sam osobiście razem z Dawidem Pańczyczynem dalibyśmy tę nagrodę Tomaszowi Dymkowskiemu, quarterbackowi Bielawa Owls, równo MVP finału, MVP całego turnieju. Fantastyczny występ jednego z dwóch braci. Oh.
drodzy Państwo, Lowlanders Białystok, oni tutaj odbierali złoty medal Mistrzostwa Polski, jeśli chodzi o realizację seniorów. To było przed dobrymi kilkoma miesiącami w lipcu tego roku. Teraz tutaj na Stadionie Olimpijskim odbierają medale brązowe, jeśli chodzi o rywalizację juniorską. No i to jest z całą pewnością wielki, wielki sukces młodego programu juniorskiego Lowlanders Białystok. Oczywiście w sztabie trenerskim ekipy Lowlanders wielu reprezentantów Polski. Są tutaj ludzie, którzy przed kilkoma miesiącami bardzo, bardzo cieszyli się, że to jeden z najlepszych dni swojego życia. Tutaj na murawie Stadionu Olimpijskiego jest oczywiście Mikołaj Fabraczek, jest Rysowski, jest Tomek Szukowski, jest Tomek Zabrycki, są wszyscy Łukasz Lewandowski i wielu innych naprawdę doświadczonych i zasłużonych dla Lowlanders Białystok ludzi, m.in. Tomek Morgo, prezes klubu, który oczywiście odbierze medal brązowy. Brązowe medale już rozdane za moment. Medale ze srebrnego krusztu dla Panthers Wrocław, ale będzie jeszcze puchar. Okazuje się, że jest puchar za trzecie miejsce. Tomasz Żukowski, trener Lowlanders Białystok, jest proszony o to, żeby podejść właśnie po ten puchar. Niedaleko stoi też prezes Lowlanders Białystok, Piotr Morko. Bardzo dobrą robotę wykonują ci panowie i w ogóle cała drużyna Lowlanders, kibice. Jest puchar w górze. Brązowe medale, trzecie miejsce dla Lowlanders. Jest się z czego cieszyć i za chwilę srebrne medale dla Panthers Wrocław. Przegrali wyraźnie z Biela Wałos, przegrali jeden tylko mecz w tym sezonie juniorskim, ale to chyba tak kibice Panthers też są przyzwyczajeni do tego, że często te pierwsze porażki w sezonie przypadają dopiero w finale. I oczywiście posłuchajcie, że przedstawię wszystkich zawodników Panthers, którzy zdobyli to nowice mistrzostwo. Szymon Łatowski, Paweł Żuk, Rafał Grosz, Tomasz Miśka, Grzegorz Szymon, Michał Kuszyński, Damian Najkrowski, Franciszek Płatki, Michał Kuszyński,
Polski. A już za momencie, już za chwileczkę przejdziemy do mistrzowskich słów. I oczywiście nie możemy zapominać o sztabie organizacyjnym, inaczej Panthers Wrocław. Tutaj również wielu ludzi dokłada swoje cegiełki do tego, aby wyczyna rozwijała się tak, jak się rozwija. I oczekały kolejne sukcesy. To wszystko oczywiście na czele z prezesem klubu, z klubem na toczy, ale jest to wiele razy inny proszek. Jest Jonas Krzyszowska, Paulina Kanas, jest Kuba Gorzowski, są inne osoby zaangażowane w rozdział drużyny. Czyli naprawdę ta partia jest należą się zawsze w wielkim ramach. Jak Panthers Wrocław, to też był dobry sezon mimo wszystko dla Wrocławian. Dwa srebrne medale, ale wiele dobrego przed tym zespołem. Nowy też sztab szkoleniowy, jeśli chodzi o drużynę seniorską, ale to też ma oczywiście ogromny wpływ na rozwój całej dyscypliny w mieście, na juniorów, bo oczywiście są to naczynia połączone i jedno z drugim się łączy. Srebrny medal i także puchar za drugie miejsce. Jakub Samel, jeden z najbardziej utalentowanych szkoleniowców w Polsce, szkoleniowców młodego pokolenia, widać, no jest zadowolony. Oni naprawdę się cieszą, to nie jest jednak porażka jak w rozgrywkach seniorskich. Wielką robotę robi Kuba Samel, spędził też miesiąc w Troy University, gdzie uczył się annałów, arkanów futbolu od najlepszych w tym fachu w pierwszej dywizji w Stanach Zjednoczonych. No to jest człowiek, który w przyszłości bliższej bądź dalszej powinien być asystentem głównym trenera w seniorach. Może kiedyś też przyjąć w ogóle drużynę seniorską, oby tak dalej. Wielkie brawa też dla tych chłopaków, ale teraz największe słowa uznania, najważniejsze słowa uznania dla Bielawy Owls. Złotych medalistów, pierwszy złoty medal już zawieszony na szyi Kacpra Suchego z numerem pierwszym. Rzecz jasna, panowie już ustawieni powoli w rządku i za moment będą mogli podnieść ten puchar, będą mogli się cieszyć, chyba że jeszcze wcześniej będą nagrody MVP. Thank you.
Kowalczyka, trenera głównego. Wszystkie medale już na szyjach zawodników Bielawa Ołs i teraz trener Paweł Sołtysiak, złoty trener juniorów. A nie, to za moment będzie podnosił puchar. Bo najpierw nagrody indywidualne. No jeśli Tomasz Dymkowski nie dostanie nagrody MVP, to będzie to sensacja. Jakub Witwicki, najlepszym graczem turnieju formacji defensywnej, zawodnik Panthers Wrocław. Tak, Jakub Witwicki naprawdę dobrze grał, zwłaszcza w meczu półfinałowym zanotował przechwyt, chociaż mógł też nawet trzykrotnie zanotować interception, ale to też jeden na pewno z tych zawodników, którego karierze warto się przyglądać, bo powinien już niedługo walczyć o miejsce w składzie seniorskim Panther. Dawid Brzozowski, najlepszym zawodnikiem formacji ataku, running back, defensive back, kicker i nawet w jednej akcji quarterback alfa i omega bielawskiego futbolu. Dawid Brzozowski, najlepszy gracz ataku i teraz czas na MVP. MVP, najbardziej wartościowy gracz, Final Four. Tu nie mogło być zaskoczenia. Tomasz Dymkowski, który tylko w finale zdobył 3 przyłożenia po akcjach biegowych i 2 przyłożenia po akcjach podaniowych. Do tego dołożył swoje w półfinale z Angels Toruń. Tomasz Dymkowski bierze wszystko, więc mamy już rozdane nagrody indywidualne. Teraz jeszcze puchar, który powędruje do rąk trenera Pawła Sołtysiaka i już oficjalnie Bielawa Owls będą mistrzami Polski juniorów Ligi Futbolu Amerykańskiego. I tak też się dzieje, Paweł Sołtysiak podnosi puchar Bielawa Owls mistrzami po pewnym zwycięstwie z Panthers Wrocław. No to był dany sezon, dany Final Four. A za te emocje bardzo dziękuję Dawid Pańczyszyn oraz Piotr Bera. Do usłyszenia, spokojnego wieczoru i miłego świętowania. Dziękujemy także całej ekipie prowadzącej. Wszystkiego dobrego.